Dzień dobry, będziemy już zaczynać. Witam Was serdecznie na spotkaniu Klubu Filozofuj. Od razu taka prośba techniczna o wyciszenie telefonów, żeby nic nam nie zakłócało tutaj dyskusji filozoficznych. Spotkanie Klubu Filozofuj jest organizowane przez magazyn Filozofuj. Dostaliście też PDF-a, nie wiem, czy nauczyciele wam udostępnili, bo jest w wersji elektronicznej i papierowej ten magazyn wydawany. Jest to forma magazynowa czasopisma naukowo-filozoficznego, popularyzującego filozofię, jest bogato ilustrowany, treści są bardzo przystępne, także zachęcam do lektury i po wydarzeniu każdy z was może sobie taki egzemplarz wziąć, przepoczytać. Dzisiaj będziemy rozmawiać o konieczności i przypadku, natomiast ten akurat numer jest o przyjaźni, ponieważ też jest to ważna kwestia filozoficzna. Każdy numer Filozofuj można też bezpłatnie pobrać z portalu filozofuj.eu, także też zachęcamy, jeżeli was filozofia interesuje, w takiej właśnie formie popularyzatorskiej do korzystania. Redakcja Filozofuj, która tutaj jest obecna, jest twórca magazynu Filozofuj Robert Kryński, sekretarz Marta Radkiewicz-Siłuch. Są też organizatorami letniej szkoły Filozofuj. Jest to taki wypoczynek z filozofowaniem w górach, także jeżeli bylibyście zainteresowani, że jesteście pasjonatami filozofii albo chcielibyście zostać pasjonatami, to puścimy też taką listę i możecie podać swoje maile, wyślemy wam informacje na ten temat. I formułka jeszcze, spotkanie, które dzisiaj się odbywa, jest związane z obchodami Światowego Dnia Filozofii i stanowi też część wydarzeń towarzyszących gali wręczenia nagrody imienia Kazimierza Twardowskiego za najlepszą filozoficzną książkę roku, przyznawaną przez Fundację Akademikon, która wydaje magazyn Filozofuj. Jest to konkurs o nagrodę imienia Kazimierza Twardowskiego dla najlepszej książki filozoficznej i jest finansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauk Społecznej Odpowiedzialności Nauki. To by była ta część formalna. Natomiast jeszcze chciałabym coś powiedzieć na temat Klubu Filozofuj. Słuchajcie, dzisiaj pierwszy raz Klub Filozofuj, który ma bardzo długą tradycję, od wielu lat w różnych miejscach Polski odbywają się takie spotkania, gdzie dyskutujemy. Natomiast pierwszy raz takie spotkanie odbywa się dla młodzieży. Dlaczego dla młodzieży? Dlatego, że wiem, że jesteście grupą, która ma własne poglądy, która potrafi je w ciekawy sposób wyrażać, także dzisiaj też zachęcamy, że po dyskusji naszych znakomitych prelegentów, żebyście się włączyli, żebyście zadawali pytania, zgadzali się lub nie zgadzali, także śmiało. Jest to taka formuła, że dopuszcza tutaj wszelkie formy dyskutowania. Oczywiście na temat i kulturalnie. To musiałam nadmienić, oczywiście wiem, że o tym wiecie. No to może przejdźmy do meritum. Mamy tutaj fantastycznych gości. Może zacznę od pana profesora. Jacek Wojtysiak. Przepraszam. Profesor filozofii, kierownik Katedry Teorii Poznania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, autor podręczników do filozofii Pochwała ciekawości oraz Filozofia i życie. W pracy naukowej tropi dwa słowa: być i dlaczego. Poza tym lubi leniuchować na łonie rodziny, czytać Biblię, słuchać muzyki barokowej i kontemplować przyrodę. Uzależniony od słowa drukowanego i od dyskutowania ze wszystkimi i o wszystkim. Hobby, zbieranie czapek z różnych możliwych światów. A dzisiaj pan profesor nie ma czapki, ale wierzymy, że jest kolekcja znakomita. I Marcin Będkowski. Doktor filozofii, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w Instytucie Badań Edukacyjnych. Jego zainteresowania naukowe obejmują logikę praktyczną, pragmatykę językoznawczą, metodologię humanistyki i historię Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Zajmuje się także zagadnieniami poprawności językowej, prostego języka i językoznawstwa komputerowego. Uczestnik licznych projektów naukowych i edukacyjnych.
twórca strony myśleniekrytyczne.pl, miłośnik gry na gitarze, fotografowania, wędrówek po górach i uczenia się nowych rzeczy. Nasi prelegenci będą dyskutować dzisiaj na temat przypadku i konieczności. Poznamy perspektywę filozoficzną tego zagadnienia dotyczącą sfery ludzkiego działania, między innymi wolnej woli, przypadku w naszym życiu, może fatum, przeznaczenia. I powiem szczerze, że miałam w planach tutaj kierować pytaniami, ale tu już okazało się, że skoro temat jest związany z przypadkiem, to będziemy drogą losową dochodzić do tego, kto będzie wypowiadał się pierwszy. Także przekazuję pałeczkę naszym gościom. Ale rozumiem, że pytania będą chyba, tak? Pytania będą, natomiast nie będę ingerować i narzucać, kto mówi pierwszy. To ponieważ będziemy mówić o przypadku, a takim paradygmatycznym przypadkiem są gry losowe. No i na początku każdego meczu jest rzucanie orzeł czy reszka i wychodzi, kto wybiera połowę, prawda? No, u nas będzie, kto wybiera początek. Więc Marcinie, orzeł i reszka, to w takim razie naszą panią moderator prosimy o rzucenie, żeby była obiektywna, że ktoś tutaj czegoś nie kręci. Będzie tam mnie jakby, co tak? Tak jest. O, to leci. Powinien być reszka. Przedstawiciel sali, tak? Że... Reszka. Oj, to ja pierwszy. Ale to, czy umawialiśmy, że ja jestem pierwszy, czy ja wybieram kto? Jesteś pierwszy. Ustaliliśmy regułę. No dobrze, dobrze, ale dobrze, to ja będę pierwszy, dobrze. Pan profesor będzie reszką, pan doktor będzie orłem. To przy każdej turze pytań będziemy rzucać. O, i wtedy wyjdzie. Niech będzie. Zobaczymy. Dobrze, czyli... Dobrze, zacznijmy od początku. Panie profesorze, czy przypadki istnieją? No tak, to fundamentalne pytanie na początek. Od razu powiem, że z wielką przyjemnością przyszedłem tutaj, bardzo się cieszę, że mogę w tej dyskusji uczestniczyć, ale ten temat, który został mi zaproponowany, to jest taki temat, który zawsze odkładałem na starość, bo to jest bardzo trudny temat. To jest jeden z najtrudniejszych tematów filozoficznych. Trzeba być do tego przygotowany i pod względem naukowym, to znaczy trzeba dużo wiedzieć z różnych dziedzin, a także trzeba bardzo dokładnie analizować słowa, których używamy. I do tego, żeby coś takiego zrobić, no to trzeba mieć wiele lat i niestety do tej pory nie udało mi się dojść, żeby mieć własne rozwiązania w tym temacie. Mam takie raczej intuicje, więc, ale przez to chcemy wam też pokazać, jak trudne są zagadnienia filozoficzne, ale też jak ważne, bo to są sprawy najbardziej podstawowe, więc taki wstęp. Natomiast pytanie, czy przypadki istnieją, no to najczęściej filozof odpowiada w ten sposób, w zależności od tego, co rozumiemy przez słowo przypadek. I tych rozumień słowa przypadek, czy znaczeń słowa przypadek jest bardzo wiele. Taka wybitna polska filozof, profesor Janina Kotarbińska swego czasu napisała wielki artykuł na ten temat. Mój przyjaciel, profesor Dariusz Łukasiewicz, napisał artykuł, w którym wyróżnia, posłuchajcie, 24 znaczenia słowa przypadek. I on po kolei podaje definicje i podaje przykłady. 24. No, jakbyśmy chcieli wszystkie omawiać, to by nam czasu nie starczyło. Dlatego ja te 24 zredukuję do 3 i odpowiem na to pytanie. Pierwsze znaczeniu, według mnie, to nazwałbym epistemologicznym, to znaczy związanym z naszą wiedzą, to przypadkiem nazywamy takie wydarzenie, czy dana osoba nazywa przypadkiem takie wydarzenie, którego nie przewidziała. Lub powiedziałaby szerzej, nie dało się przewidzieć. I coś takiego ewidentnie zachodzi w naszym życiu. Opowiadał mi znajomy taką sytuację, gdy wyjechał do Chin i w Pekinie, wyobraźcie sobie na tłocznej ulicy w Pekinie, spotkał swojego kolegę z klasy
z liceum, którym razem chodzili do klasy, siedzieli obok siebie w jednej ławce, a później ich drogi się kompletnie rozeszły, poszli na kompletnie różne studia w różnych miastach, nie mieli ze sobą kontaktu, korespondencji, nic o sobie nie wiedzieli i nagle spotkali się w Pekinie. Po prostu nagle usłyszał, że ktoś mówi po polsku, odwrócił się, patrzy, to jest jego dawny przyjaciel. I teraz, no, co to, na czym ten przypadek polegał? Po prostu na tym, że on nie mógł tego przewidzieć, że planując podróż do Pekinu, nie był w stanie przewidzieć, że spotka tam kolegę. Więc to jest ta pierwsza sytuacja, która nieraz w życiu występuje. Druga sytuacja, przypadkiem, nazwijmy to też trudnym słowem, pragmatycznym pojęcie przypadku, jest taka sytuacja, w której nie mamy panowania nad skutkami naszych czynów. Czyli zdarzenie jest przypadkowe, jeżeli nie mamy nad nim panowania, to znaczy nie mogliśmy wpłynąć na jego zajście lub nie zajście. I znowu sytuacja, najczęściej się to pojawia, no to pierwsza klasa liceum i technikum, to są tragedie greckie. To są tragedie greckie. Król Edyp, w pewnym sensie także Antygona. O ile wiem, nie wszyscy omawiają króla Edypa, on jest jeszcze bardziej przypadkowy, ale znowu z życia sytuacja, że takie fakty zachodzą. Otóż miałem taką sytuację w życiu. Jako student prowadziłem kabaret. Raz w roku był taki kabaret, że studenci śmiali się z sytuacji, które są na studiach. I wyobraźcie sobie, że ja w czasie tego kabaretu opowiedziałem historyjkę dowcipną moim zdaniem, która była kompletnie zmyślona, o fikcyjnej osobie. I to miało być to zabawne, ale kiedy to opowiadałem, patrzyłem, że studenci się niektórzy śmieją, natomiast wykładowcy, profesorowie się nie śmieją i wszyscy są bardzo poważni i zaczynają się denerwować. I o co się stało? Otóż dowiedziałem się później, że ta fikcyjna osoba, o której opowiadałem, była bardzo podobna do pewnego pracownika uniwersytetu i wszyscy myśleli, że ja kpię sobie z tej osoby, że po prostu naśmiewam się z tej osoby. Ja też nie miałem pojęcia, że taki skutek będzie miało moje działanie. Nie miałem na to wpływu. Można powiedzieć, zaszedł przypadek, który okazał się bardzo przykry, bo nikt się nie śmiał. Później byłem wzywany przez dziekana i tak dalej. Jak można coś takiego robić, że to jest nieeleganckie, najdelikatniej mówiąc. Także wyobraźcie sobie, no takie sytuacje nieraz w życiu się zdarzają i w waszym życiu zdarzały się i na pewno zdarzać się będą. Ale jest trzecie znaczenie słowa przypadek, które nie zależy od nas. To znaczy te sytuacje nie są związane z naszą wiedzą czy naszą wolą, tylko są związane z sytuacją, która zachodzi w świecie. I to są sytuacje takie, kiedy przypadkiem nazywamy zdarzenie losowe. Przed chwilą było coś takiego podobnego do zdarzenia losowego i według większości interpretatorów fizyki kwantowej, większości tak zwanych filozofów fizyki, bo sami fizycy to tam różnie się na ten temat wypowiadają, na poziomie mikroświata rządzi losowość, to znaczy tam mamy sytuację losowości, czyli jedno zdarzenie nie wyznacza następnego, tylko wyznacza powiedzmy pewne spektrum możliwości, a które się ziści, nie wiadomo, po prostu nie jest wyznaczone przez to poprzedzające zdarzenie. Może się zdarzyć A, B, C, D i E. A które? No po prostu los rządzi. Właśnie tak jakby ktoś tam rzucał monetą, czy tak jakby to był totolotek. I to jest to trzecie znaczenie, bardzo ważne znaczenie słowa przypadek i coś takiego w świecie najprawdopodobniej jest, ale również prawdopodobnie również w naszym życiu coś takiego się zdarza, że tak jakby był rzut monetą i pewne zdarzenia nie są przez nic uprzyczynowane, tylko tak jakby ktoś rzucił monetą i one się wydarzyły. Jest jeszcze jedno znaczenie dla mnie ważne, ale opowiem później, żeby oddać głos
mojemu dyskutantowi, świetnie, żeby nie przedłużyć. Bardzo dziękuję. To też ta formuła dialogiczna bardzo mi się podoba i żebyście wiedzieli, my też was chcemy zachęcić oczywiście do dyskusji, do zadawania pytań w tej drugiej części, ale pozwólcie, że zrobimy to teraz, bo no, pan profesor nakreślił nam, na czym polega problem, tak? Filozof, jak ma odpowiedzieć na pytanie, no to chce się zastanowić, co znaczą słowa i w zależności od tego, jakie znaczenie wybierzemy, odpowiedź może być różna. My się zmagamy w tym momencie z pytaniem, przypomnijmy, tak, czy przypadki istnieją. I chciałbym was zapytać, podnieście proszę rękę, dobrze? Ja nie będę odpytywał was, ale zobaczmy to w tej sali. Kto z was uważa, że przypadki istnieją? Ręka do góry. Tak, przypadki istnieją. Zobaczcie, jest sporo osób. Czy da się to policzyć? Ale ja tylko tak, o, jeszcze raz. Tak, śmiało, wysoko, dobrze? Będziemy was lepiej widzieć. Świetnie, dobra, to jest duża część, może zaraz nam się uda porównać, pewnie policzyć. A może zapytajmy, kto uważa, że nie istnieje. Tak, i teraz drugie pytanie, kto z was uważa, że przypadki nie istnieją? Ręka do góry, śmiało, wysoko. Dobra. Mniejszość. Mniejszość, prawda? Ale, to chyba wszyscy są. Widzimy. A powiedzcie jeszcze, kto się może wstrzymał od głosu albo ma takie poczucie, no to zależy, przecież właśnie powiedzieliście, to zależy. Śmiało, wysoko. To jest oczywiście dobra odpowiedź. Dobrze, a kto w ogóle nie podniósł ręki, niech teraz powiecie. Przeczułam, że ktoś może być. Dobra, do czego zmierzamy? Zobaczcie, że no w sumie jesteśmy zmuszeni do udzielenia jakiejś odpowiedzi, tak nie. Prawdopodobnie no my obaj tutaj bylibyśmy najbardziej zaciekawieni odpowiedzią i no myślę, że wy też. Prawdopodobnie. Dlaczego można powiedzieć, że przypadki nie istnieją? Czy ktoś z was chciałby powiedzieć, dlaczego uważa, że przypadki nie istnieją z tej grupy, która podniosła jako druga rękę? Ośmielicie się? Odważycie? Z tych bliskich rzędów to najłatwiej. Tak, będziemy powiedzieć. Dobrze słyszeć. Śmiało, dobrze, dajcie nam jedną. Tutaj kolega się zgłasza. Właśnie. Okej. Okay. Zobaczcie, to jest odpowiedź, którą nawet jeżeli powiedzieliście tak, przypadki istnieją, być może zmusi was do refleksji na takiej zasadzie, no może nie wzięliśmy pod uwagę tego, że to jest jakaś ułomność umysłu, a świat działa w jakiś taki perfekcyjny, racjonalny sposób. I pójdźmy tym tropem, dobrze? To jest też trop, o którym ja pomyślałem w tym momencie, myśląc o tym pytaniu. Bo zobaczcie, jak się zastanawiamy, czy przypadki istnieją, no to jedno ze znaczeń mówi, że to są takie sytuacje, których zajścia nie dało się przewidzieć. Tak jest w słowniku w ogóle też języka polskiego. Ojej, no to w ogóle wyobrażacie sobie, że mogłyby być takie zjawiska, takie sytuacje, których nikt z nas nie byłby w stanie przewidzieć. Nawet ta sytuacja w Pekinie, prawda, ona jest bardzo mało prawdopodobna, ale może mielibyśmy jakąś wskazówkę od losu, może obserwujemy czyjś profil społecznościowy i wtedy to nie byłoby aż tak nieprzewidywalne, prawda? Wiemy, że no różne osoby w różnych miejscach znajdują się przecież tak, z różnych powodów. Ja tylko dodam od razu, jeśli można, że rzeczywiście, kiedy oni później zaczęli analizować tę sytuację, jakby cofać się, rekonstruowali te związki przyczynowo-skutkowe, które ich doprowadziły do tego spotkania. I okazało się, prawda? Że nie było w tym nic tajemniczego. Tak jest. Prawda? Czyli nie jakieś zrządzenie tajemniczego przypadku, tak powiedzmy, tylko no, ta ułomność umysłu. To znaczy nie mieliśmy pełnej informacji o tym, co my planujemy, co ta druga osoba planuje. I dlaczego chciałem od tego zacząć? Bo zobaczcie, to mówi nam coś ważnego o filozofii. To znaczy są takie pytania, które możemy przyjąć tak, jak one są sformułowane i zacząć udzielać na nie odpowiedzi. A filozofia, też w ogóle nauka, tak i różne dziedziny refleksji, no skłaniają nas do tego, żeby podrążyć trochę bardziej. I teraz konkret. Dobrze, konkret taki, próba odpowiedzi na to, czy przypadki istnieją. No bo pewnie większość z was, a prawdopodobnie wszyscy, macie też takie przekonanie, że każde zdarzenie ma swoją przyczynę. Prawda? Każde zdarzenie ma swoją przyczynę. To, że na przykład ta butelka upadłaby, no, moglibyśmy wskazać przyczynę, to, że ja upuściłem tę butelkę. To, że światło świeci, no to oczywiście jest układ pewnych okoliczności, jak prąd elektryczny, jak odpowiednia pozycja włącznika. Mamy takie silne wyobrażenie, że przyroda jest rządzona prawami naukowymi. No i wtedy ta przewidywalność różnych zdarzeń jest czymś, czego też oczekujemy, to znaczy chcemy się wyuczyć różnych praw fizycznych, może też psychologicznych, ale wcześniej chemicznych, biologicznych, żeby tę rzeczywistość, jej przyszły stan przewidywać. No pewnie chcielibyście obstawić na giełdzie coś i wygrać, prawda? Chcielibyście znać przyczyny, które tym rządzą.
I tu się zaczyna oczywiście problem, bo jeżeli mamy takie wyobrażenie, że świat jest, no użyjmy tego słowa, deterministyczny, czyli zdeterminowany, czyli każde zdarzenie jest jakoś określone przez wcześniejsze zdarzenia, no to można by sobie wyobrazić, i tak zrobił taki filozof przełomu XVIII-XIX wieku Laplace, pewną istotę, która zna stan wyjściowy, zna wszystkie prawa, jest w stanie powiedzieć nam, jak potoczy się rozwój wydarzeń. Być może my jesteśmy jako ludzie w takiej ułomnej pozycji, że nie jesteśmy tego w stanie zrobić, ale może jakaś sztuczna inteligencja, może Bóg, może jakiś rodzaj absolutu, może jakiś genialny naukowiec byłby w stanie to zrobić. No i wtedy czym w takim świecie rządzonym przez takie silne prawa byłby przypadek? No właśnie niedoskonałością naszego oglądu. Tak? Czyli tutaj byśmy powiedzieli pewnie, że co, przypadki w pewnym sensie nie istnieją na poziomie rzeczywistości. Istnieją przypadki jako pewien wynik naszego ludzkiego, epistemologicznego, tak byśmy filozofowie powiedzieli, ale może psychologicznego nastawienia wobec tej rzeczywistości. Tak? I czy wtedy ta realność przypadków jest tak samo silna, jak myśleliśmy na początku? No, można by się zastanawiać. To oddałbym głos panu profesorowi w tym momencie, żeby nie rozstrzygać znowu wszystkiego. Od razu może w takie, żeby był trochę napięcia, że tu coś się nie zgadzamy. Tylko właśnie po to rozróżniamy znaczenia słów, żeby wiedzieć, w jakim sensie akurat w danej sytuacji danego słowa używamy. Czyli jeżeli ktoś powiedział, że przypadki nie istnieją, a powiedział, a to jest, przypadek jest tylko sprawą niedoskonałości naszego umysłu, to ja bym raczej powiedział konsekwencją naszego ograniczenia poznawczego, to po dokładniejszej analizie powiedzielibyśmy, że on chciał przez to powiedzieć, że nie istnieją przypadki w sensie ontologicznym, że w rzeczywistości nie ma przypadków, tylko istnieją w sensie epistemologicznym, że przypadek jest, słowem przypadek określamy to, czego nie przewidzieliśmy. I po prostu mamy prawo tego słowa tak używać, tylko trzeba zdefiniować w jakim sensie. Więc to jest jedna rzecz, żebyśmy się nie kłócili o słowa, czy przypadki istnieją, czy nie. Bo jeżeli powiedziałeś, że w słowniku języka polskiego to znaczenie epistemologiczne jest jako pierwsze, no to znaczy, że po prostu tak używamy tego słowa. Wobec tego no, oczywistą rzeczą jest, że istnieją przypadki w tym znaczeniu, chociaż może w innych nie. Tak. To dziękuję za ten komentarz, bo zobaczcie jeszcze, że ewentualnie możemy przyczepić się do tej definicji słownikowej, czy też do naszego sposobu rozumienia, czy na pewno to jest tak, że w żaden sposób się nie dało czegoś przewidzieć. Tak? Dlatego ten demon Laplace'a, dlatego ta istota, tutaj możemy ją wskazać, bo być może to nie jest dobre rozumienie przypadku na takiej zasadzie, że nie jest do utrzymania ze względu na inne nasze założenia. To znaczy być może patrzymy na świat jako rządzony prawami. Czy tak jest, to jeszcze pewnie będziemy drążyć, prawda? Bo tutaj wolna wola, odpowiedzialność człowieka, fizyka kwantowa mają co nieco do wniesienia, ale faktycznie filozofia na pewno może nas, i to chciałem być może bardziej podkreślić, wybić z takiego intuicyjnego dobrostanu, to znaczy, że wszystkie pojęcia i pytania są jednoznaczne, pytania mają jedną odpowiedź i da się odpowiedzieć na wszystkie pytania tak nie. I pewnie już jesteście do tego przyzwyczajeni, natomiast w filozofii jest to w pewien sposób takie jeszcze bardzo specyficzne, że bardzo dużo potrzebujemy tej roboty przygotowawczej. Na tę robotę przygotowawczą dzisiaj nie mamy tak bardzo dużo czasu, ale no pewnie myślimy o tym, że chcemy was zaprosić, zachęcić do filozofii i te nieoczywistości to jest na pewno coś, o czym warto pamiętać. Tak, zderzenie dwóch znaczeń, podrążenie trochę głębiej. Tak, tylko jeszcze jedna uwaga. To już ja to wspomniałem, ale chciałam jeszcze to podkreślić, bo tu powiedziałeś i to też tu domyślam się, że wiele osób tak myśli, że to, co jest nieprzewidywane, nieprzewidziane lub nieprzewidywalne dla nas, może być nieprzewidywalne, może być przewidywalne dla jakiejś większej od nas istoty. No przede wszystkim dla Boga, prawda? Tylko, że tutaj była mowa o sztucznej inteligencji. Ja nie wierzę, że będzie taka sztuczna inteligencja, która wszystkie stany świata będzie mogła zliczyć i przewidzieć. W to po prostu nie wierzę. Tylko Bóg mógłby to wiedzieć, tylko że Bóg nie musi liczyć. No bo
Jeżeli rozumiemy, kim jest Bóg, to On nic nie liczy, bo On od razu to niejako widzi. Ale kiedy my używamy tego słowa przypadek, to używamy tego słowa w sensie względnym, w sensie ograniczonym do konkretnej osoby. Więc my ludzie po prostu jesteśmy w takim położeniu, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego. Prawda? Więc tak, to o to by tylko tu chodziło. Jasne. Ja bym zakończył jeszcze taką klamrą. Profesor Wojtysiak zaczął od tego, że no, trzeba zdefiniować słowa. I w ogóle warto też się przyjrzeć temu, jak my używamy słowa przypadek. Wiecie, mówimy, że coś się zdarzyło przypadkiem, prawda? Czyli nieintencjonalnie. Mamy takie różne śmieszne powiedzenia też, że przypadek to inne imię Pana Boga, tak? Czy Ducha Świętego. No, są takie próby. W każdym razie to wrażenie, że być może przypadek to jest faktycznie w tym zrelatywizowanym sensie tylko ta przypadłość jednego podmiotu poznającego. Gdzieś u nas w tej świadomości, oczywiście takiej ogólnej, społecznej, też jest to zaszyte w języku. I spodziewam się, że pewnie będziemy zmierzali do drugiego pytania powoli, ale... Tak, a zmierzając to w ciągu zmierzeń, jeśli tak można powiedzieć, to, co przed chwilą się wydarzyło na tej sali, to się to nazywa dzisiaj takim poważnym terminem filozofia eksperymentalna. Otóż pewien rodzaj filozofii to jest taki, że goście, którzy skończyli filozofię i mają jakieś tam stopnie lub tytuły, piszą artykuły i dyskutują, reszta słucha. A teraz ktoś wpadł na pomysł, żeby robić inaczej, żeby zadawać pytania filozoficzne nie filozofom, i oni wypełniają testy i później zobaczyć, co z tego wychodzi. Dzięki temu dowiadujemy się, co zwykli ludzie, to znaczy zwykli w sensie, którzy nie skończyli studiów filozoficznych, myślą na dany temat. Oni są nieskażeni pewnymi rozróżnieniami, nieskażeni pewnym kształceniem w jakiejś szkole takiej czy innej filozoficznej, tylko to, co życie ich nauczyło. I później zastanawiamy się nad tym. I tutaj właśnie nasz gość znakomicie tę metodę zastosował i za to wam dziękujemy. Kto wie, czy to nie zostanie wykorzystane później w ramach filozofii eksperymentalnej i gdzieś opublikowane, że tutaj ta próbka statystyczna, myśmy dokonali tutaj pewnej analizy statystycznej, część osób by wyszła, część została, żeby się wszystkie grupy charakterologiczne, wiekowe i tak dalej zgadzały, która wniosła coś do tej problematyki. To tyle jeszcze jako taka ciekawostka. Dziękujemy bardzo. Zanim przejdę do drugiego pytania po tej rozgrzewce filozoficznej, sami widzicie, że nie ma tutaj prostych odpowiedzi tak albo nie. To wszystko jest rozważane, rozbierane na czynniki pierwsze. Mam nadzieję, że w waszych głowach rodzą się już różne tutaj komentarze czy opinie. Dlatego powiem, że za godzinkę, jak skończy się nasza dyskusja, będzie czas dla was. Także jak w tym momencie rodzą się w was jakieś pytania, wątpliwości lub niezgoda na to, co mówią nasi prelegenci, zatrzymajcie to, będzie okazja to wypowiedzieć. Przechodzimy do drugiego pytania. Pytanie jest gotowe, pytanie jest konieczne, bo jest tu zapisane, natomiast kto teraz zacznie, znowu oddamy w ręce losowi. Jest moneta? Jest moneta. Przypominam, pan profesor jest Reszką, pan doktor jest Orłem. No i mamy Orła. A drugie pytanie brzmi, czy wolność jest możliwa tylko w świecie pozbawionym wszelkiej konieczności? Tak, i przy pierwszym pytaniu miałem wrażenie, że jak się odpowiada jako pierwszy, ma się łatwiej. Teraz trochę zwątpiłem. To żart oczywiście, ale wiecie, to nie jest oczywiste. Faktycznie ja też bym zaczął tak jak pan profesor, to znaczy zmagamy się dzisiaj z mocnym tematem. Mam nadzieję, że to już czujecie. Pierwsza z wersji w ogóle tematu do naszej dyskusji to była przyjaźń. Mogliśmy rozmawiać o przyjaźni, ale też celowo wybraliśmy taki temat no, z pewnym ciężarem gatunkowym, tak by się chciało powiedzieć, żebyście no, posmakowali może tego, z czym się filozof zmaga na co dzień i faktycznie czasami życia pewnie nie starczy, żeby zapoznać się z możliwymi odpowiedziami na jakieś pytania, ale też żeby wypracować własne rozwiązanie. I po tej małej asekuracji, no ja oczywiście przejdę do odpowiedzi, ale też żeby tutaj wam pokazać, że to nie jest tak, że ja mam gotową odpowiedź i zawsze ona by wyglądała tak samo. Natomiast tutaj jeszcze z tym pytaniem mam tak, że czuję się w miarę w porządku. Tak przypomnijmy to pytanie.
pytanie, czy wolność jest możliwa tylko w świecie pozbawionym wszelkiej konieczności, tak? I moim zdaniem odpowiedź brzmi nie i będę starał się bronić. Czy wolność jest możliwa tylko w świecie pozbawionym wszelkiej konieczności? No nie. Chcielibyśmy mieć pewnie jakiś element konieczności i nawet broniłbym takiej tezy, że tej konieczności jakoś rozumianej potrzebujemy, żeby właśnie wolność była możliwa. I to nie jest tak, że ja chciałbym zdefiniować wolność jako uświadomioną konieczność, bo były takie pomysły, że to wolność to jest uświadomiona konieczność. Nie. Zobaczcie, że tutaj alternatywa, jaka nam się rysuje w tym pytaniu, to jest tak, że jak jest świat konieczny, zdeterminowany, to nie ma miejsca na wolność. I drugi świat to jest taki, gdzie nie ma konieczności, tam byłoby miejsce na ludzkie wybory, na ludzkie decyzje, na ludzki jakiś wpływ na rzeczywistość. I to nie do końca jest tak, że w świecie pełnej konieczności wolność byłaby niemożliwa. Byli filozofowie, którzy uważali, że świat fizyczny jest w pełni zdeterminowany, możemy poznawać jego kolejne stadia, a człowiek po prostu wnosi coś dodatkowo. Albo jest bierny, tak mogłoby być, ale też jego decyzje w jakiś sposób wybierają ścieżki możliwych łańcuchów przyczynowych. Dobrze, to brzmi, jak słyszycie, bardzo górnolotnie, ale to chodzi o to, czy jeżeli podlegamy różnym prawom, a podlegamy, prawda, fizycznym, no ja nie podskoczę do sufitu, pewnie wy też nie, podlegamy różnym prawom psychologicznym, ja mam pewien temperament, wy macie pewien temperament, zostaliśmy jakoś wychowani, mamy różne geny, tych sił jest tak dużo, że można by się zastanawiać w takim razie, no jak jest możliwa wolna wola, na czym polega nasz wybór, czy to nie jest tylko iluzją, tak? I taki dylemat rzeczywiście istnieje. Natomiast okazuje się, że nie jest rozwiązaniem powiedzenie, że świat jest na przykład losowy, tak, że różne zdarzenia mają charakter prawdopodobny, no i to nam gwarantuje możliwość takiej ingerencji jako ludziom w to, co się w świecie dzieje. Ja stoję na takiej, przy takiej tezie, że właściwie dobrze, że podlegamy różnym prawom, świat jest racjonalny, te prawa odkrywamy i wolną wolę należy tłumaczyć w sposób zgodny z tym, jak działa świat fizyczny, tak? Czyli gdzieś w tej sferze psychologicznej, w sferze wyboru znajdziemy miejsce dla wolnej woli. Ja się liczę z tym, że różne nasze decyzje podlegają no nie pełnej determinacji, ale jakoś są ograniczane przez prawa, którym podlegamy. I podobnie jak pan profesor, no nie chciałbym teraz zacząć całego wywodu, tak, który by jakoś no miał na celu skonkludować ten temat. Chciałbym na razie zarysować to swoje stanowisko, a być może pan profesor uzupełni, albo gdzieś tam się zarysuje jeszcze jakiś może spór. To zobaczymy pewnie. Znaczy, tutaj jest problem taki, że akurat zgadzamy się co do tego, że aby wolność była realna, żeby zachodziła, muszą być jakieś elementy w świecie koniecznościowe. Tylko możemy się nie zgadzać co do tego, jakie to są elementy i zgadzam się co do tego, że to muszą być prawa, że w świecie muszą istnieć pewne prawa, pewne prawidłowości. Ale ja bym może skupił się na sposobie uzasadniania jeszcze tej tezy, jak ja bym to widział, ale żeby to powiedzieć, trzeba by wyjaśnić, czym jest wolność, czy jak rozumiemy wolność. I ja chciałem to wyjaśnić na pewnym przykładzie i znowu zaplanowałem to, ale wszystko się zepsuło. Otóż zawsze na każdym wykładzie, jakim byłem, po 15 minutach jakaś osoba wychodziła. No zawsze tak było, więc mówię, akurat dojdzie ta sytuacja, 15 minut minie albo więcej, już ktoś wyjdzie i ja o tej osobie opowiem pewną historię i wyjaśnię, czym jest wolność. No ale tak się złożyło, że nikt nie wyszedł i trudno tą historyjkę opowiedzieć, ale wyobraźcie sobie, a nie, wyszła jedna osoba. Wyszła osoba, tylko akurat pani profesor wyszła i trudno byłoby mi ten przykładek. Dobra, no. A no właśnie. No to dobrze, jest wyszła jedna osoba właśnie i mamy przykład, czyli wszystko się zgadza.
co się... I teraz załóżmy, że ta osoba dokonała tego czynu w sposób wolny, czy podjęła wolną decyzję i zainicjowała pewne działania. I teraz spróbujmy wyjaśnić, dokładnie to zanalizować. I moim zdaniem należałoby tu zwrócić uwagę na cztery czynniki. Jeżeli to było działanie wolne, a mniemam, że było wolne. Nic nie, jakby nie przeszkadza, żebym myślał, że było inaczej. Po pierwsze, pani profesor zdystansowała się do różnych czynników, które na nią działały. No, różne czynniki, na przykład jak się działa, no to działała taka no, grawitacja, musiała ją pokonać, bo musiała wstać. Działały na nią czynniki społeczne czy psychologiczne, co sobie ludzie pomyślą, jak ja teraz wyjdę. Chociaż jestem no, nauczycielem w ważnej szkole, ale mimo wszystko, prawda? Działało zmęczenie, bo już troszkę czasu minęło, różnie tam bywa, więc też siedzenie jest łatwiejsze niż wstanie i pójście. Czyli wiele czynników działało na tę osobę, ale jednak ona potrafiła się do tych czynników niejako zdystansować. I drugie, to co tutaj pan doktor powiedział, zainicjowała w świecie nowy ciąg przyczynowy. Czyli niektórzy filozofowie mówią, sama z siebie zdeterminowała, czy autozdeterminowała, czyli do tego, żeby nowa ścieżka przyczynowo-skutkowa zaszła. Otóż musiała wstać, a kiedy wstała, ta klapka od tego krzesła poszła na górę, czyli nowe zdarzenie się pojawiło. Teraz tutaj nastąpił ucisk na podłogę. Drzwi, które były zamknięte, zostały otwarte, rozumiecie? Więc rozpoczął cały ciąg przyczynowy. Tu właśnie mówimy o tym ciągu przyczynowym, który został tu przez panią profesor zainicjowany. To są już dwie rzeczy, czyli zdystansowała się do tych czynników, które na nią oddziaływały, zainicjowała nowy ciąg przyczynowy i trzecia sprawa, ale czy to działało się w sposób ślepy? Czy to tak się zadziałało nie wiadomo skąd? Otóż nie. Otóż pani profesor nam ujawniła, spóźnił się uczeń, czyli rozpoczęła ten nowy ciąg przyczynowy w tej sali. Dlaczego? Dlatego, że dokonała analizy pewnych dóbr, pewnych wartości. Bardzo szybko przeprowadziła takie rozumowanie. Spóźnił się uczeń, jestem za niego odpowiedzialna, powinnam mu pomóc, żeby tu przyszedł, prawda? Czyli nie zrobiła to w oparciu od tak sobie, tak jej się zachciało, tylko rozpoznała pewne wartości i poszła za tymi, które uznała za godne uznania. I to jest ten trzeci czynnik. No i czwarty czynnik, i to jest bardzo ważny, większość filozofów to podkreśla, mogła zrobić inaczej. To znaczy mogła sobie siedzieć dalej. Jeżeli te cztery czynniki zachodzą, to mamy do czynienia z wolnością. Jeśli chodzi o ten ostatni czynnik, są pewne wyjątki, ale może później o tym powiemy. Czyli to był czyn wolny, jeżeli te cztery czynniki zaszły i moim zdaniem te cztery czynniki zaszły. Zdystansowanie się wobec oddziaływań. Dwa, zainicjowanie własne nowego ciągu przyczynowego. Zainicjowanie pod wpływem rozpoznania pewnych dóbr. I po czwarte, możliwość zrobienia inaczej. Możliwość zrobienia inaczej. Większość ludzi nie nazwie wolnymi kogoś, kto nie mógł zrobić inaczej. A tu pani profesor mogła zrobić inaczej. No i teraz gdzie tu konieczność? No właśnie, dlaczego, jaki jest element konieczności? A no właśnie tak, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie istniały prawa przyrody, a prawa przyrody wnoszą pewien element względnej konieczności, bo to nie jest konieczność absolutna. To znaczy, że na przykład pani profesor wie, że mniej więcej świat działa w ten sposób, że pchnięcie drzwi powoduje ich otwarcie. A gdyby takie prawo w świecie nie obowiązywało, tylko pchnęłaby drzwi, a one raz się otwierają, raz nie, no to nie miałoby sens jakiekolwiek działanie, bo byśmy nie mogli zaplanować, co możemy zrobić. Oczywiście no, to jest taki przykład, może nie najsilniejszy. No, lepszy przykład byłbym, że nagle pokłóciłem się tutaj w trakcie dyskusji i postanowiłem otruć mojego dyskutanta i tu zagadałem i lewą ręką szybko wsypałem coś do szklanki.
po to, żeby on może usnął na czas dyskusji. O, może w ten sposób. Nie zabić, tylko usnąć. I teraz co by się stało? No on by usnął, ja bym był, bym królował w tej dyskusji, bo nic by nie powiedział, żeby mówili, przyjechał, nic nie mówi, co za człowiek dziwny i tak dalej. A ten widać, że z Lublina to się przygotował, nasz swój, prawda? No tak można by to zrobić. I teraz chodzi o to, że to ma sens pod warunkiem, że jest to prawo, że zawsze albo bardzo często, albo w większości przypadków, jeżeli ja tą substancję wsypię, to człowiek śpi. Od razu. Ale i to jest bardzo ważne. Jeszcze jest jeden element konieczności, ale oddaję ci głos. Żeby... To ja bym tutaj wszedł z komentarzem, bo zobaczcie, akurat jesteśmy zgodni i nikt nie będzie nikogo truł, dobrze, to żeby było jasne. To oczywiście żart też. Ale zobaczcie, my zadeklarowaliśmy się jako, proszę ewentualnie, żeby pan profesor mnie poprawił, ale myślę, że zadeklarowaliśmy się jako zwolennicy miękkiego determinizmu, tak zwanego kompatybilizmu. Tutaj ewentualnie będziemy mogli właśnie sprostować i powiedzieć. I nawet jeżeli uważacie, że to jest oczywiste stanowisko albo jakoś naturalne, może właśnie też wybrzmiały wasze przekonania tutaj, to może warto powiedzieć, że są inne możliwości. I na przykład ja bym scharakteryzował twardy determinizm, dobrze? Twardy determinizm powiedziałby, że decyzja pani profesor była wyznaczona o wiele wcześniej całym łańcuchem przyczyn, na przykład ze względu na wychowanie, właśnie ze względu na pewną przyswojoną hierarchię wartości, czy to w edukacji, wychowaniu, czy poglądach pedagogicznych. I wiecie, to jest coś godnego rozważenia, to znaczy gdy pomyślimy o tym, że no, uważamy, że działają różne prawa w przyrodzie, działają też prawa psychologiczne, no to faktycznie jest coś tutaj na rzeczy. I żeby podać przykład, bo znowu przykłady bardzo dobrze przemawiają. Pomyślcie, czy jak kupicie niedługo jakąś kanapkę w sieci fast foodowej, tak, jakąś kanapkę burgera powiedzmy, to czy to jest wasz wolny wybór, czy może zostaliście w jakiś sposób sprowokowani, utorowani, zdeterminowani w końcu przez na przykład reklamę, tak, albo przez jakąś presję społeczną. No i różne badania na przykład psychologiczne skupiają się na tym, żeby rolę takich czynników, tak, czyli na przykład reklama i potem widzimy, że jakaś sprzedaż rośnie, traktują to, no nie wiadomo, czy od razu jako przyczyny, czy bezpośrednie przyczyny, ale na pewno jako takie czynniki wpływające na nasze decyzje. I pytanie o to, dlatego tak podkreśliłem, że moim zdaniem się zadeklarowaliśmy, ja bym pewnie był gotów się bronić, też bronić tego stanowiska miękkiego determinizmu, ale właśnie można sobie wyobrazić te inne opcje. Jeszcze nie włączyliśmy tak mocno indeterminizmu, czyli właściwie tego stanowiska, które dopuszcza różne możliwości rozwoju tej całej historii świata, ale to właśnie może też, żeby panu profesorowi właśnie wystawić piłkę teraz. To znaczy, może jeszcze jakbyśmy do tego wrócili, to, bo to jest najważniejszy spór, no właśnie, czy rzeczywiście możemy się, bo wydaje mi się ten punkt pierwszy jest ważny, czy możemy się zdystansować do czynników, które na nas działają i wiemy, że mogą to też być czynniki ukryte. Ja znam osobę, wykładam filozofię, nie chcę mówić szczegółów, no bo bym ingerował w prywatność też tej osoby, która podjęła bardzo ważną decyzję życiową, fundamentalną, o wyborze stanu swojego życia i sposobie życia. I akurat w tym środowisku mam wykłady z filozofii. I ta osoba, dla tej osoby jest to najważniejszy problem życia. Czy ona w sposób wolny to wybrała? Bo uważa, że wybrała ta osoba w sposób wolny, ale chce mieć pewność, że nie zadziałały żadne czynniki no, inne, ponieważ ten wybór dużo kosztuje, jest szalenie istotny życiowo. I to jest najważniejszy problem filozoficzny. No, kiedy przyjechałem na te wykłady, po wykładzie usiedliśmy i gadaliśmy kilka godzin właśnie. Ja tłumaczyłem, że jesteś wolny, mówi, jesteś wolny, bo to tyle argumentów. A mówię, a może jeszcze tu mnie to, właśnie to wychowanie może mnie zmusiło do tego. A może jeszcze podświadomość mnie zmusiła. No ciągle i on tym żyje, to jest niesamowite. I no, tego nie rozstrzygniemy. Zawsze możemy powiedzieć, że jakieś czynniki ukryte, których nie znamy, wyznaczają nasze działanie. Ale... jeżeli będziemy tak sceptyczni, to zawsze możemy powiedzieć, że może być coś, o czym nie wiemy.
Ale jeżeli bierzemy pod uwagę tylko to, co wiemy, to moim zdaniem mogę zastanowić się, rozpatrzyć wszystkie czynniki, które na mnie działają i się do nich zdystansować. Te badania, o których ty mówisz, one dowodzą tylko tyle i aż tyle, że bardzo dużo ludzi wykonuje pewne działania nie w sposób wolny. I tak naprawdę mówiąc, akty wolnej woli, takie prawdziwe, dokonują się w naszym życiu bardzo rzadko. Bardzo rzadko się coś takiego dokonuje. Właśnie decyzje na przykład, no dzisiaj to już z tym różnie bywa, ale kiedyś było na przykład coś takiego jak decyzja o wyborze stanu, ślub, czy na przykład właśnie ślub zakonny albo no ślub no, w tym sensie, że ktoś wybiera jedną osobę i chcą być małżeństwem i jest ślub i trzeba powiedzieć tak. Mi opowiadali ludzie, że i znacie z filmów, z różnych przypadków, że niektórzy ludzie w ostatniej chwili wycofywali się, bo bali się decyzji, prawda? Że to jest decyzja, bo jeżeli to jest tak jak dzisiaj to różnie z tym bywa, ale kiedyś wierzono, że to jest decyzja na całe życie, prawda? I to jest coś niesamowitego, coś bardzo, bardzo trudnego. Właśnie w tym momencie jesteśmy wolni, ponieważ my się długo nad tym zastanawiamy. Dystansujemy się do wszystkich swoich czynników, które mogą na nas oddziaływać. Zastanawiamy się nad nimi. Podejmujemy refleksję. I niektórzy mówią, podjąłem tą decyzję po długim namyśle. I to są właśnie te stany, moim zdaniem, aktów wolnych. Natomiast właśnie, czy zjadłem to w sklepie, czy co innego, to nie są stany wolności. To są stany no, takich działań. I jeszcze ostatnia rzecz, wolność jest też taka, z wolnością jest tak, że my się jej uczymy przez pewien trening. Jeżeli ktoś nie ma treningu, to w pewnych sytuacjach nie podejmie wolnej decyzji. Ewidentnym przykładem są nałogi. Prawda? On nawet by chciał, ale nie potrafi, bo wszedł w nawóg. I my bardzo często nałogi, albo mniejsze rzeczy niż nałogi, nawyki, które wyznaczają nasze działania. Ale jeżeli ktoś trenuje, i po to właśnie kiedyś od starożytności podkreślano, właśnie trening fizyczny, trening psychiczny, asceza i tak dalej, no to wtedy ta wolność jest możliwa. Dobrze, już przepraszam. Nie, ja też tak czuję wzrok Doroty po prostu na sobie i myślę, że będziemy zmierzać do trzeciego pytania, ale chciałem drobny komentarz tylko. Zobaczcie, jakie słowa padły. To znaczy akty wolnej woli nie są tak częste, jak nam się wydaje. I ja się też zgodzę z tym absolutnie, natomiast chciałem tylko w komentarzu powiedzieć słowo, żeby wybrzmiała pewna konsekwencja tego. Pewnie w tym momencie nie będziemy do tego zmierzać, ale zwróćcie uwagę, proszę, w takim razie, jak mamy przypisywać odpowiedzialność ludziom, jak mamy ich rozliczać moralnie, skoro no, skala wolności i tych decyzji, za które moglibyśmy brać odpowiedzialność i z których moglibyśmy być rozliczani, no, nie jest oczywista. Dobrze, nie chcę powiedzieć, że jest jakoś wąska, chociaż w tę stronę zmierzamy tak ze względu na kierunek no, tej dyskusji, ale to na pewno jest problem, który można by omówić. Zostawiamy, może z nim wyjdziecie, a pewnie właśnie oddam głos. Jeszcze, jeśli można, tylko słóweczko, bo wiem, że to jest ta sytuacja, która najbardziej młodzież no, czuje i dla nich to jest najważniejsze i dla każdego człowieka. Tylko to, co tu powiedzieć bardzo ważne, że problem tej odpowiedzialności, jeżeli tak mało jest tych aktów wolnych, no to nie powinniśmy mówić, że ludzie nie odpowiadają za swoje czyny. Ale jak jeszcze uwzględnimy ten czynnik treningu, to odpowiadamy za to, żeśmy nie podjęli treningu. Jeżeli ktoś zrobił coś nawykowo, to jest jego wina, że nie ćwiczył, nie przewidział, że mogą być różne sytuacje w życiu i trzeba być przygotowanym na coś takiego, prawda? Ktoś, kto ma nałóg i pod wpływem nałogu zrobił coś złego, ponosi odpowiedzialność, ponieważ dopuścił do tego nałogu, czy w odpowiednim momencie czasu nie zaczął jemu przeciwdziałać. Prawda? Jeden ma szczęście, że wsiadł za, bo to jeszcze wrócimy do tego tematu, wsiadł za cztery kółka i nie spowodował wypadku, drugi spowodował, ale jeden i drugi ponosi winę, ponieważ nie pracował nad tym, żeby nie wejść w nałóg i nie stworzyć możliwości stwarzania takich ciągów przyczynowych, które przynoszą ewidentne zło. To już żeby... Dziękujemy.
No jak widzicie, problem wolności naszej osobistej nie jest taki prosty. Może każdy z was teraz sobie może zadać pytanie właśnie, ile tej wolności de facto mamy. Nawet jako osoby dorosłe właśnie możemy ulegać różnym wpływom, świadomym lub nieświadomym. Myślę, że do tego tematu będziemy jeszcze potem wracać w dyskusji właśnie z widownią. A teraz przechodzimy do trzeciego pytania. Tutaj troszeczkę już ten temat był rozpoczęty, związany właśnie z twardym determinizmem. Pytanie brzmi, czy przyjęcie determinizmu prowadzi do uznania ciążącego nad nami fatum? I znowu rzut monetą. Może już teraz się... Reszka. Tylko może lepiej byłoby jednak oddać teraz głos dyskutantowi, bo ja ostatnio dużo mówiłem i to będzie, jakbyśmy złamali zasadę, będzie bardziej logiczne, znaczy w tym sensie, że... Ale to no, już oddajemy moderatorce. No troszeczkę jakby gwałcimy tutaj dobra, te dobra. Zasady no, no to monety. Dobrze, trzymamy się zasad losowych, więc ja krótko w takim razie, dobrze? Krótko przypominam pytanie. Czy przyjęcie determinizmu prowadzi do uznania ciążącego nad nami fatum? Tak, ale pod pewnymi warunkami. Co to znaczy fatum? Filozofii wstępu jest termin fatalizm. Fatalizm mówi, że to, co się stało, nie mogło się nie stać. To, co się stało, musiało się stać. I to jest bardzo smutny pogląd, że no, na nic nasze wysiłki, bo i tak musiało tak być. Fatalizm jest prawdziwy, ale jeżeli zachodzą pewne okoliczności, które mam poważne wątpliwości, czy zachodzą. Otóż determinizm musiałby być, uwaga, uniwersalny, jednoznaczny, i jak to używać takiego mądrego słowa eksternalny, o co by tu chodziło? To znaczy, co to znaczy uniwersalny? Że nie ma żadnego w świecie zdarzenia, które nie byłby wyznaczony przez poprzednie. To jest pierwszy warunek. Drugi, to wyznaczenie musiało być jednoznaczne. To znaczy, że zdarzenie A powoduje wyłącznie zdarzenie B, a nie B lub C lub D. Więc ani jedno nie jest pewne, ani drugie nie jest pewne. I trzy, że każda determinacja jest zewnętrzna, że nie ma czegoś takiego jak determinacji wewnętrznej, jak autodeterminacji, czyli aktów wolności. Jeżeli te trzy warunki byłyby spełnione, to niestety byłby fatalizm. Natomiast każdy z tych warunków jest bardzo wątpliwy. To znaczy nie mamy wiedzy, że te warunki zachodzą. Zwróćmy jeszcze uwagę na jedną rzecz. Jeżeli są ciągi przyczynowe, to gdzieś muszą się zaczynać. Jeżeli się gdzieś zaczynają, to muszą być te zdarzenia pierwsze. A pojawia się pytanie, skąd one się biorą? No, możemy powiedzieć, stworzył Bóg. A jeżeli Bóg stworzył, to w sposób wolny mógł stworzyć inne zdarzenia pierwsze i inne zainicjować ciągi przyczynowe. Jakbyś ktoś wierzy, że z nicości się wyłoniły, to również można powiedzieć, że nicość nie determinuje, że musi być to lub coś innego. Ja nie wierzę, że nicość może coś wytworzyć, ale tym bardziej nie wierzę, że musi wytwarzać coś z koniecznością. Te pierwsze mogły być bardzo różne. Wobec tego to już pokazuje, że mogło być inaczej niż jest. Również determinacja dokonuje się według pewnych praw, ale też prawa mogły być różne, inne niż są. Uczymy się w szkole, no te kilka lat w szkole to jest uczenie się praw, zwłaszcza w pewnych szczegółowych dziedzinach życia czy rzeczywistości. No a te najbardziej ogólne, jeśli chodzi o rzeczywistość fizyczną, no to są prawa fizyki. Ale nawet fizycy... czy filozofowie fizyki zastanawiają się, a jakby świat wyglądał, gdyby prawa były inne. Inne byłyby, na przykład właśnie, że nie ciągnęłoby nas w dół, tylko do góry w tej chwili. Prawda? Trzeba byłoby się wysilić, żeby nie być w tej chwili pod sufitem, jak mówiłeś, prawda? Więc świat by mógł wyglądać inaczej, bo inne prawa by obowiązywały. Wobec tego zwróćcie już refleksję nad takimi rzeczami pokazuje nam, że
fatalizm jest stanowiskiem bardzo, bardzo wątpliwym. Są jeszcze inne powody, żeby być fatalistą. Jeszcze są, ja tu sobie zapisałem, jeszcze są trzy, ale je pominę, bo one nie są związane z determinizmem. Dziękuję. To ja bym wrócił do naszego punktu wyjścia, tak? Czyli pytanie, czy przyjęcie determinizmu prowadzi do uznania ciążącego nad nami fatum. Wiecie, to są takie wątki jak to, czy istnieje przeznaczenie, tak? Czy poznacie jakąś osobę, będzie waszym mężem, waszą żoną i czy to jest ta jedna, jedyna osoba i czy właściwie mieliście jakiś wpływ na to, kto to będzie. No i pewnie mamy różne momenty w życiu, przyznacie. Czasami chyba wierzymy w to, że coś nam było pisane, było zapisane w gwiazdach, ale też lubimy myśleć o sobie jako sprawcach, jako kowalach naszego losu. I nie wiem, czy macie tutaj jakąś taką dominującą tendencję do myślenia o tych sprawach. Natomiast no, odpowiedź na to pytanie według mnie na takim logicznym poziomie, nawet jeżeli założymy determinizm, no to nie prowadzi do fatalizmu. Rzeczywiście trzeba mocniejszych założeń dodać do tego podstawowego, że każde zdarzenie ma swoją przyczynę i myślę, że pan profesor to właśnie świetnie wypowiedział. Ale pomyślmy jeszcze o tym fatalizmie, jeśli pozwolicie, tak? Bo to no, odpowiedź tutaj brzmi jak brzmi, ale sam fatalizm jest naprawdę taką ciekawą opcją do przemyślenia, zwłaszcza w naszej kulturze. Właściwie takie wprowadzenie myślenia o rachunku prawdopodobieństwa było trochę związane z takim gestem przeciw bogom, jest nawet taki tytuł książki, tak? Że przeciw bogom, którzy ustalili, zapisali i znają całą przyszłą historię tego, jak potoczy się scenariusz naszych żyć, tak, czy rozwoju wszechświata. Jeżeli chodzi o jakieś takie popkulturowe obrazy związane z fatalizmem, nie wiem, czy znacie taki film Oszukać przeznaczenie. To nie jest jakiś wybitny film, od razu powiedzmy sobie, ale bardzo ciekawa jest konstrukcja, to znaczy bohaterowie próbują na różne sposoby uniknąć śmierci i mamy takie poczucie, że te śmierci muszą się wydarzyć, tak jest cały scenariusz konstruowany, tylko jak już coś wymyślą, żeby uniknąć, no to rzeczywistość się adaptuje i wymyśla inny sposób na to, żeby kogoś uśmiercić. To oczywiście jakiś taki film klasy B powiedzmy, ale dosyć intrygująca idea, to znaczy, że coś musi się wydarzyć, nie może się nie wydarzyć, nawet jeżeli się wydarzy inną drogą. To jest taki no, specyficzny fatalizm, ale jednak. Ale pójdźmy dalej, no bo czy byli jacyś filozofowie, którzy głosili, że właściwie nasze losy są z góry zadane, zapisane? Byli tacy ciekawi filozofowie jak stoicy. Oni na przykład uważali, że ta rzeczywistość, którą my teraz przeżywamy, przeżywamy ją któryś raz, że to się odtwarza właściwie w takim cyklu i do czego im to służyło? Służyło im do ciekawej takiej rzeczy, do pewnego uwolnienia swoich pragnień. Tak mówili o miłości tego losu, to znaczy to, co nas spotyka, jest irracjonalne, jest konieczne i nie ma co się wobec tego sprzeciwiać. To nawet jeżeli nie jesteśmy fatalistami, a przypuszczam, że właśnie może nimi bywamy, ale to znaczy właśnie, że nie jesteśmy, to ta idea stoicka może być w pewien sposób intrygująca, bo ona na poziomie etycznym czy na poziomie psychologicznym pozwala uporać się, no nie wiem, z ciężkimi przeżyciami, prawda, ze śmiercią bliskiej osoby, z chorobą i co jak co, można mówić o takiej nowej fali stoicyzmu, o neostoicyzmie. Jest to bardzo popularny nurt. To tyle pewnie słowem do powiedzenia, bo znowu ta odpowiedź według nas obu brzmi nie. Tak, tylko jeszcze taka, no, problem taki psychologiczny, bo rzeczywiście filozofowie fataliści nieraz powoływali się na ten argument, powiedzmy, psychologiczny. Też Spinoza tu w tym najnowszym numerze Filozofuj właśnie o przypadku konieczności tu mojego kolegi, profesora Przemysława Guta, jest artykuł o Spinozie, nie znawcą Spinozą, taki był filozof, który twierdził, że wszystko jest wyznaczone. I on też właśnie ten miał argument, że to właśnie dobrze, bo jak coś się złego stanie, to już tak nie cierpimy, bo tak się miało stać. Tylko dla mnie to jest wątpliwe. Ja bardziej bym chciał, żeby się nic złego nie stało. A czy to się musiało stać, czy to nie musiało? Na przykład boli mnie ząb. Czy musiało, czy nie musiało, to mnie boli i mi jest przykro. Więc jeżeli mi ktoś powiedział, dentysta, panie, musiało się tak stać,
to ja bym wolał, żeby on mi dał środek przeciwbólowy niż takie pocieszenie. Świetnie. Musimy drugą debatę wokół stoicyzmu zorganizować. Ja będę obrońcą wtedy. Dobrze? Tak, pewnie tak mam też, tak uczciwie mówiąc, w życiu naturalnie. Pewnie teraz by nam czasu nie starczyło, żeby ten objazd zrobić, ale to mógłby być ciekawy punkt dyskusji na pewno. Dziękujemy. Od razu mamy tutaj wskazówki, jak podchodzić do różnych trudności życiowych. Dwa stanowiska, neostoickie i tutaj bardziej wolnościowe. Okej, no to teraz już przechodzimy troszeczkę na tematy metafizyczne. Kontynuujemy monetę, tak? Już niezależnie od proporcji tutaj wypowiedzi przyjmijmy konieczność losu. Ale reszka, tak, dla pana profesora, tak, jest reszka. Czyli moneta była podrobiona, bo to, ale z mojego portfela, więc... To było losowe, ale być może musiało się też tak pamiętajmy, wydarzyć. Że losowanie takie monetą, czy nawet tych to jest pewna idealizacja, bo tak naprawdę to na przykład ta strona może być bardziej powrócona i ciążenie jest w tą odpowiednią stronę, więc to nie ma takiej idealnej sytuacji, prawda, że... Nie, no prawa fizyki działają, natomiast ja nie umiem tak manipulować monetą, żeby faworyzować albo dyskryminować. U nas w domu to są w ogóle dwa rodzaje gier. Zresztą znowu polecam Filozofuj, Filip Kobiela, znakomity tekst, który wykłada filozofię na Akademii Wychowania Fizycznego, więc wykłada ją dla przyszłych nauczycieli, przyszłych sportowców. I on mówi o różnych grach i są dwa typy gier, gry losowe i gry umiejętnościowe. Jest jedno z ważnych rozróżnień, to znaczy losowe opierają się tylko na no coś takiego rzuc monetą i to zobaczcie, że od tych gier się zaczyna. Każdy z was pamięta, domyślam się, że wy też, grę w wojnę, w karcianą, prawda, która jest typową grą losową, tam w ogóle nie trzeba myśleć i no i raz wyjdzie tak, raz wyjdzie inaczej. Ktoś ma szczęście, ktoś nie ma szczęścia, prawda? Ale później, po jakimś czasie, my zaraz bardziej się fascynujemy grami, których już musimy, wychodzi nasze myślenie, wychodzi nasz spryt i tak dalej. I to są gry umiejętnościowe, ale zawsze w nich jest jakiś element losowy. Takie typowe karty to jest mieszanina losu i sprytu i umiejętności. Wszyscy dążą do tego, żeby ten los wyeliminować, zwłaszcza w rozgrywkach sportowych, ale okazuje się, że to się nie da. Prawda? Nawet to, że dwie strony, a nagle wiatr zacznie wiać w odpowiednim momencie w tą stronę i łatwiej piłkę w tamtą stronę kopać niż przeciwną. Więc to tylko taka sytuacja, że te gry uczą nas też rzeczywistości, że nasze życie jest mieszaniną sytuacji losowych i naszych umiejętności. A teraz kwestia, rozumiem, Pana Boga, tak? Tak, teraz będzie kwestia Pana Boga. Panie profesorze, czy Bóg musi być dobry? Są różne szkoły w odpowiedzi na to pytanie, natomiast moja szkoła, że tak powiem, znaczy, tak jak ja to rozumiem, to jest taka, że Bóg musi być dobry. I tutaj do tego nie mam wątpliwości. I dlaczego? Dlatego, że jak musimy się dokładnie zastanowić, kim jest Bóg, prawda? Dla niewierzących, no to niech oni się zastanowią, kim by był, jeśli by istniał, a wierzący nie mają z tym problemu. Ale trzeba zwrócić uwagę, że to jest istota kompletnie różna od nas tutaj. Większość pomyłek, kiedy ludzie mówią o Bogu, to się bierze z tak, że oni dokonują tak zwanej antropomorfizacji, tak jak starożytni Grecy wyobrażają sobie bogów na podobieństwo ludzi. Bóg jest kompletnie różny i jego wolna wola spełnia dwie cechy. Jest maksymalnie silną wolną wolą i jest maksymalnie prawą wolną wolą. Co to znaczy? Co to znaczy, że maksymalnie silną? To znaczy, że tutaj dyskutowaliśmy w przypadku naszym, że my musimy się zdystansować od oddziaływań i są dyskusje, czy to jest możliwe. Na Boga nic nie oddziałuje. Skoro Bóg jest pierwszą przyczyną, nic nie istnieje poza nim, co mogłoby na niego oddziaływać. Bóg inicjuje wszystkie ciągi przyczynowe, ale na niego nic nie oddziałuje. Także jego wola ma ten, można, przywilej, że nic na nią nie wpływa. Po drugie,
No właśnie, Bóg wszystko inicjuje, także nie jest inicjowany, ale On wszystko inicjuje. I uwaga, Jego wola jest tak silna, że zawsze podąża za tym, co rozpoznaje jako dobro. W naszym przypadku ludzi, kiedy my czynimy zło, to czynimy to w dwóch wypadkach. W momencie słabej woli i zniepokojonej woli. Słaba wola to jest taka sytuacja, kiedy ja widzę, co jest dobre, ale jednak idę za tym, co łatwiejsze, co akurat na mnie oddziaływuje. No, na przykład właśnie wiem, że trwanie na tym wykładzie, na tej dyskusji jest lepsze, bo tu jest takie głębokie tematy, ale jednak no, głód jest silniejszy albo potrzeba napicia się i wychodzę, prawda? Nie mówię o tych osobach, co wyszły, ale być może taka sytuacja zaszła, że to jest właśnie słaba wola. I to jest bardzo często słabość woli. A drugie to jest znieprawienie woli, to jest sytuacja taka, w której ja widzę dobro, mam moc je wybrać, a sobie mówię, a wybiorę zło. I to jest ewidentna perfidia. To jest szatańskie, to jest istota szatana. Szatan ma bardzo silną wolę, ale on perfidnie wybiera zło. W przypadku Boga tak nie jest. Bóg ma absolutnie silną wolę i również absolutnie prawą wolę. To znaczy on zawsze idzie za dobrem, nic go jakby od tego nie odciągnie i ta jego wola jest nakierowana na dobro. Nie może się od tego dobra zdystansować. I w tym sensie Bóg musi być dobry. Czy to jest, czy to ktoś powie, że to narusza jego wolność? Nie. W tym sensie nie ma możliwości zrobić zła. Ale to nie narusza jego wolności. Wielu filozofów, tak zwanych kompatybilistów, tak twierdzi w stosunku do człowieka. Ja twierdzę, że tak jest tylko w stosunku do Boga. Dlaczego? Dlatego, że to jego wola dokonuje wszelkich decyzji. Że to nie pochodzi przez żadne inne czynniki, tylko jego wola jest tak doskonała, że robi to, co robi. W przypadku, analogia jest w przypadku bardzo dobrego szachisty. Mamy słabego szachistę, który ma błędne ruchy, albo powiedzmy nawet ma dobry pomysł, ale już jest zmęczony i te ruchy nie nadążają za jego najlepszymi przemyśleniami. Ale wyobraźmy sobie, że mamy doskonałego szachisty, który zawsze idealnie się porusza. Czy go powiemy, że on nie jest wolny? On jest wolny, tylko on jest znakomicie wytrenowany. Jego wola jest tak silna i podąża za intelektem w doskonały sposób, że właśnie wygrywa te partie. Tak samo jest z Bogiem, tylko jeszcze w znacznie doskonalszy sposób. Natomiast w tym sensie Bóg musi być dobry, natomiast Bóg ma wybór co do sposobu realizacji dobra. Bóg mógł stworzyć nasz świat kompletnie inny i uznać, że to będzie sposób realizacji dobra. Mógł całkiem inaczej, jeśli byśmy przyjęli opcję chrześcijańską, inny sposób zbawienia wybrać. Bóg ma różne możliwości i jego sposób wyboru dobra mógł być inny, czyli w inny sposób realizacji, ale zawsze będzie absolutnie skierowany na dobro i dlatego musi być dobry. Taka jest moja odpowiedź. Dzisiaj mam tę rolę skrzydłowego dzięki losowi. To ja bym chciał zwrócić waszą uwagę znowu na pewną rzecz, którą może warto podkreślić. Zobaczcie, że filozofowie lubią w ogóle rozważać problem Boga. Niekoniecznie dlatego, że od razu są tak teistycznie nastawieni czy ateistycznie, tylko dlatego, że Bóg jako absolut jest w ogóle ciekawym przypadkiem do rozważenia. I filozofowie oczywiście na różne sposoby Boga definiowali. No ten trop, którym poszedł pan profesor, wydaje się mnie też jednym, czy w ogóle najciekawszym i na pewno warto na tym przypadku to rozważać. Ale zobaczcie, że można po prostu pomyśleć o Bogu jako tej no, istocie doskonałej. Tak? I czy taka istota doskonała, niekoniecznie związana już z jakąś religią, no, musiałaby być dobra. I filozofów trapiły własności absolutu. Na przykład jest taki dialog Eutyfron Platona, gdzie Platon rozważa, czy Bóg chce czegoś, bo to jest dobre, czy to jest dobre, bo Bóg tego chce.
Tak? I w sumie to jest intrygujące pytanie, no bo jak pomyślimy o takim Bogu ze Starego Testamentu, który każe Abrahamowi wziąć swojego syna, tak, i złożyć w ofierze, no to według naszych kryteriów i według przykazań danych przez tego samego Boga, wydaje się, że to nie jest czyn dobry, no ale jakoś ta wola Boga, powiedzmy, że ten czyn usprawiedliwia, czy uświęca, czy właśnie sprawia, że jest dobry. Więc filozofowie no, bardzo często na zasadzie takich różnych paradoksów podejmują problem Boga, no bo jeżeli pomyślimy o tym, że Bóg musi być dobry, no czy Bóg jako istota wszechmocna podlega jeszcze jakimś ograniczeniom, czy mógłby nie być dobry, skoro może wszystko, tak? Pewnie znacie ten taki przypisywany Einsteinowi bonmot, powiedzmy, tak, że czy Bóg mógłby stworzyć kamień, którego nie mógłby podnieść? No i to jest pewne napięcie, no bo Bóg mógłby stworzyć coś, czego by potem nie mógł zrealizować, prawda? To wydaje mi się, że ten kontekst warto wskazać, bo no właśnie te rozważania mogą w różne strony pójść i ten byt absolutny jest w pewien sposób zagadkowy, jak utrzymać te różne jego własności. Ale przechodząc już właśnie do odpowiedzi na pytanie, jeżeli pomyślimy, że absolut, no to jest, często tak mówimy w różnych religiach, także chrześcijańskiej, źródło dobra, dobro samo w sobie na zasadzie definicji, to wydaje się, że to jest taka wręcz prosta, logiczna konsekwencja, że tak, no musi być, z konieczności jest to byt dobry. I zobaczcie, niekoniecznie musimy nawet rozstrzygać, czy ten byt istnieje, czy nie, chociaż takie próby też były, że no, żeby byt był doskonały, to musi istnieć, znaczy istniejący byt jest lepszy niż nieistniejący. Ale tutaj tylko pozostając przy tej jednej cesze, no wydaje się, że można jako konsekwencję naszego rozumienia, czyli definicji Boga po prostu wyciągnąć. Tak więc kolejny raz jakoś nie ma między nami takiej różnicy. Ten stoicyzm byłby tą różnicą, którą byśmy się pewnie pokłócili. No to być ale wrócimy mamy, zaraz w kolejnym tak, ale pytaniu. Niewątpliwie mamy różne też spojrzenia, zobaczcie, tak, że tutaj ten Bóg, no właśnie dlatego filozofów tak intryguje, że stawia nam po prostu problemy intelektualne, jak go konceptualizować, tak, czy dopuszczamy sprzeczności, czy nie, czy on się wymyka jakoś naszym normalnym kryterium logicznym. No i ta tradycja, o której wspomniał pan profesor, no zmierza raczej do tego, nie tylko pozostaje na przykład na teologii negatywnej, żeby w negatywny sposób charakteryzować Boga, nie, no chcemy tutaj go opisać w jakiś taki sposób pozytywny. Ale to tylko oczywiście, żeby dopowiedzieć, byli tacy myśliciele chrześcijańscy, którzy tak mocno podkreślali tą wolność Boga, że oni by odpowiedzieli na to pytanie w mniejszości, ale byli w średniowieczu, że Bóg mógłby wybrać zło, ale nie chce tego robić po prostu. Taki jest. Jakby wychodzili od samego tego faktu wolności, tylko inaczej tę wolność pojmowali. Natomiast no, my byśmy szli do tego innego stanowiska i bronilibyśmy, że to nie jest sprzeczne z wolnością. Tak, jeszcze wracając do dylematu Eutyfrona, czy coś jest dobre, bo Bóg chce. Tak, ale również możemy powiedzieć, że na odwrót, dlatego, że Bóg coś chce zgodnie ze swoją naturą, a jego naturą jest dobro po prostu. Więc każda odpowiedź będzie poprawna, tylko trzeba robić w tym kontekście, że Bóg z natury jest dobry. Ex definitione, z definicji jest dobry po prostu. Jeżeli rozumiemy w ten sposób Boga, no to nie mamy innego wyjścia, a ten paradoks Eutyfrona, który Platon stosuje, on ma jakby pomóc nam lepiej zrozumieć tą całą sytuację. Okej? No to chyba możemy pójść dalej. Dziękuję. Przed nami ostatnie pytanie. Ze względu na czas, który nam się kończy, już poproszę, żeby to było takie bardziej podsumowanie. Tu również nie będzie przestrzeni do konfliktu. Ja troszeczkę mam nadzieję, że ten konflikt pojawi się, kiedy oddamy głos publiczności, bo wtedy robi się ciekawie, kiedy ludzie nie zgadzają się ze sobą i umieją to w ciekawy sposób uzasadnić. Także proszę się przygotować, jeżeli takie się wątpliwości pojawiły. Ostatnie pytanie. Ostatni rzut monetą. A, teraz już nie mogłam manipulować. No ale znowu reszka. No, bo to jest z portfela pana profesora. Ja sobie widzę, pozwolę powiedzieć, ale nie wiem, czy zauważyliście, że ja podawałem tę monetę. Może coś ja zrobiłem. A spodobała się rola skrzydłowego. Okej. Niezależnie. Już po prostu tak musi być widocznie, że pan profesor dzisiaj pierwszy się wypowiada. Ostatnie pytanie. Jakie jest filozoficzne znaczenie przypadku? Dobrze. Krótko,
filozoficzne, ale tam w nawiasie było życiowe, egzystencjalne. Może na tym się skupmy. Moim zdaniem najprościej powiedzieć, dla naszego życia znaczenie przypadku jest takie, że życie jest ciekawsze. Gdyby w naszym życiu nie było przypadku, gdybyśmy wszystko mogli przewidzieć i zaplanować, życie nie byłoby tak ciekawe, jak jest. Dzięki przypadkowi mamy w życiu różne zaskoczenia i te zaskoczenia mogą być raz miłe, raz niemiłe. Profesor Adam Grobler, który ma już swoje lata, też w tym numerze pisze właśnie w ten sposób, że jeżeli przypadek daje nam w życiu coś dobrego, to to jest szansa do wykorzystania. A jeżeli daje nam coś złego, to to jest wyzwanie do rozwoju. Po prostu życie dzięki przypadkowi staje się pewnym wyzwaniem po prostu. Czy jak to mówią niektórzy filozofowie, zadaniem. Po prostu no, trzeba przyjąć, jak to się mówi, na klatę to, co życie przynosi, nawet jeżeli to jest niespodziewane, i spróbować zrobić z tym coś dobrego. Tu jeszcze jedną tylko taką rzecz bym dodał, że dzisiaj się bardzo często mówi o trafach, tak zwanym trafie moralnym. Różnego rodzaju trafy są. Ja tylko na jeden traf zwrócę uwagę. Traf geograficzny. Że tak się złożyło, że myśmy się urodzili tutaj, a nie powiedzmy w kraju afrykańskim, gdzie jest głód i bieda. To ma ogromne konsekwencje dla naszego życia. Lepiej się urodzić w kraju, być biednym w kraju pewnej całości bogatej, niż być nawet tym lepiej sytuowanym w kontekście biedoty. I po prostu to jest jedna z przyczyn tych wielkich problemów społecznych, jak między innymi migracja. Pomyślcie sobie, że ktoś powie, na loterii życia dostaliśmy urodzenie się tutaj. Oczywiście można było lepiej, no, ktoś powie, że może w większym mieście, jakbyśmy się urodzili, to mielibyśmy jeszcze lepiej, ale to nie jest takie oczywiste. Naprawdę mamy nieźle. I jeżeli jest problem filozoficzny, to jest problem niesprawiedliwości. Że to jest niesprawiedliwe. No dlaczego nam jest tak dobrze, a tylu milionom ludzi jest źle? I to jest jakieś niesprawiedliwe. Ale możemy to potraktować jako wyzwanie, jako zadanie. Skoro nam przypadło być lepiej, to mamy pewne obowiązki wobec tych, którym przypadło być gorzej. I na przykład obowiązek pomocy. Na przykład są ludzie, którzy świadomie podejmują pomoc, na przykład organizacje charytatywne, prawda? Że uważają, że moje obowiązki nie dotyczą tylko moich najbliższych, ale również dotyczą tych, którym traf przydzielił, a może to była decyzja Boga, że tak ma być, ale Bóg nas w ten sposób wzywa do działania, że jesteście odpowiedzialni za innych. To jest wasze zadanie i wasz obowiązek. Więc podsumowując, życie jest ciekawsze, chociaż nie zawsze traf przynosi szczęście, czasem przynosi pecha, ale to wszystko stanowi wyzwanie i zadanie dla nas. Co my z tym zrobimy? Tak, zobaczę, to już jest ostatnie pytanie. Za chwilkę będziemy czekali na pytania od was. I no w dużej części te nasze wypowiedzi, one wychodziły od konieczności. Może zauważyliście, tak charakteryzowaliśmy przypadek na tle determinizmu, a teraz zastanawiamy się nad filozoficzną, egzystencjalną, moralną rolą takich zdarzeń, które się wydają mało prawdopodobne, są koincydencjami. I jest taki nurt filozofii, nazywa się egzystencjalizmem i wydaje się, że ten nurt no, bardzo mocno podkreśla rolę właśnie takiej niezaplanowanej sytuacji, w której się znaleźliśmy, pokazując też pewien dramat człowieka. To znaczy my wielu rzeczy w swoim życiu nie wybraliśmy, prawda? Nie wybraliśmy na przykład płci, nie wybraliśmy miejsca właśnie, w którym się urodziliśmy, prawda? Nie wybraliśmy rodziców. W jakiś sposób nas to oczywiście określa, buduje naszą tożsamość, no ale chyba się zgodzicie, że też czujemy, potrafimy o tym myśleć jako sytuacji no, takiej bardzo nam danej, takiej bardzo nieoczywistej, prawda? Zwłaszcza jak no, przeżywamy jakiś dramat, źle się czujemy ze swoją tożsamością, w jakimkolwiek sensie, prawda? A myślę, że też wy tę tożsamość budujecie i trzeba się z tym w pewien sposób uporać, oswoić, no i też liczyć z innymi, że ci inni, no właśnie, oni mogli mieć lepiej, mogli mieć gorzej. Jest to poniekąd problem
No właśnie, przypadku. I ja bym chciał wskazać tę rolę koincydencji, bo mówiliśmy o tych racjonalności wszechświata, mówiliśmy teraz nawet o Bogu, a zobaczcie, że ta sytuacja człowieka też została w literaturze świetnie opisana. Oczywiście, że życie to jest sen idioty, tak? To Szekspir oczywiście. I być może czasami się tak właśnie czujecie, że ta rzeczywistość jest jakoś niepojmowalna, a gdzieś społeczeństwo narzuca nam, czy filozofia, czy religia, różne zobowiązania moralne, a mamy takie poczucie, ojej, no ja muszę na razie sam siebie odnaleźć w tej rzeczywistości, jakoś, no nie wiem, zrobić karierę, uspokoić życie, znaleźć kogoś na całe życie, żonę, męża i tak dalej. I mam takie wrażenie, że w literaturze znajdujemy mnóstwo świetnych obrazów tego, jak przypadek potrafi zadecydować o losach jakiegoś bohatera, ale żeby nie było tak od razu literacko, pewnie wiecie, jak penicylina została odkryta, prawda? Że to był przypadek, że na jakiejś kulturze bakterii zostawionych na parapecie nagle wyrosła pleśń, taki Fleming skojarzył, dodał 2+2, coś odkrył. Takich odkryć jest naprawdę w historii nauki bardzo dużo. Pewnie często myślimy o tym, że zbudowano laboratorium, to są geniusze, oni wiedzieli, co robią, a prawda jest taka, że historia odkryć jest usiana właśnie takimi bardzo przypadkowymi rzeczami. Ja bardzo lubię na przykład historię z MIT, jak tranzystor został odkryty, to po prostu fizycy eksperymentalni, teoretyczni, jeszcze tam różni inni badacze, znaleźli się przypadkowo w pierwszym open space'ie, mieli możliwość wpadania na siebie, rozmawiania przy kawie i w ten sposób powstał tranzystor, czyli co? No dzisiejsze komputery, taki cały ten napęd technologiczny, który obserwujemy. Tak chodzi mi o pęd może bardziej technologiczny. To nauka. I zobaczcie, to jest ta sfera racjonalności. A w naszym życiu, no ja mam poczucie, że czasami o moich losach zadecydowało to, koło kogo usiadłem w ławce. Tak? Z kim zaprzyjaźniłem się po raz pierwszy na studiach. To były rzeczy trwające latami, które kształtowały właśnie moją tożsamość. I to nie są rzeczy do przewidzenia, a zarazem, no właśnie, filozofowie bardzo lubią szukać różnych uogólnień, na przykład jeśli chodzi o etykę. Co jest dobre, czy nasze zachowanie, intencja, czy skutek tego, a nasze działania w dużej mierze, no, są związane z sytuacją, w której się znaleźliśmy, prawda? Filozofowie lubią eksperymenty myślowe i często pokazuje się tę rolę przypadku na takiej zasadzie, że no, możemy się znaleźć w takiej sytuacji, gdzie na basenie musimy zdecydować, czy ratujemy dziecko z lewej strony, czy z prawej, nie damy rady uratować, prawda, obu. No i to jest sytuacja, która zmusza nas do podjęcia decyzji. Prawdopodobnie nie musimy wtedy brać odpowiedzialności za śmierć drugiego dziecka, ale to łatwo powiedzieć. Tak, na poziomie takim reguł, zasad. Wiecie, że to może być też czyjś dramat. Trochę tak minorowo, smutnie pewnie zakończymy, chyba że pan profesor zrobi komentarz jakiś, ale po prostu chciałem was zachęcić do tego, że filozofia stawia pytania różne, bardzo ogólne, a też bardzo indywidualne, tak, o to, jak kształtować nasze życie, żeby było dobre, żeby nie zmarnować tego życia. Odpowiedzi jest bardzo dużo, ale pytanie, która wam by się spodobała, zachęcamy do zadania pytań, dlatego że być może będziemy w stanie wam też jakieś odpowiedzi czy podpowiedzi dzisiaj udzielić i do tego zachęcamy. Ja pewnie tym skończę, ale profesor tak, może skomentuje. Tylko też zachęcam, tylko właśnie nawiązując tutaj do tego, co powiedziałeś, no zwróć uwagę, przypadek o wielu sprawach zadecydował. W pewnym sensie nasze spotkanie też jest dla wielu przypadkowe. No tak wyszło, ktoś dostał zaproszenie, tam przekazał, ono tym razem nie zginęło w sekretariacie i tu ktoś się pojawił. I ten problem, ta dyskusja, to pytanie, może ta odpowiedź zadecyduje o jakiejś ścieżce życia. Także wykorzystajcie ten przypadek i do tego was zachęcam. Dziękujemy. Dobrze, to przed ten czas, po ciekawej dyskusji, na krzyżowy ogień pytań do naszych filozofów, tak jak nasi goście powiedzieli, jest taka szansa właśnie na zabawę typu zapytaj filozofa. Także ja będę podchodziła do osób, które chciałyby o coś zapytać lub skomentować, lub się nie zgodzić z mikrofonem. Będziesz brała. Także zachęcam. I
To jest ta część, na którą naprawdę najbardziej liczymy. Odważcie się. Wiemy, że to może być trudne, ale nie bójcie się i komentarzy, i zadania pytania o tym, co powiedzieliśmy. Może wam się coś skojarzyło. Tak, to śmiało. To pierwsze pytanie jest najtrudniejsze, a potem to już... Ale było już pierwsze pytanie. A no właśnie. Pytanie, uzasadnienie. Tak, jest. Nawet z mikrofonu. O, jest ktoś już tam. Mhm. Chyba ktoś podnosi, czy ja nie założę. Czy ktoś się przeciąga? Można jeszcze raz poprosić o podniesienie ręki? Nie, to chyba pomyłka była z mojej strony. Tak, jakieś widzenie życzeniowe. Jest. No to Więc moim pytaniem jest powrót do pytania poprzedniego jeszcze przed tym ostatnim. Chciałem zapytać odnośnie, dlaczego uważamy, że Bóg jest dobry. Pytanie było, czy Bóg jest dobry, i mam taką przeczucie, że to odpowiedź na to pytanie jest w pewien sposób zmącona pewną odpowiedzią emocjonalną, czyli chcę, żeby Bóg był dobry, dlatego uważam, że Bóg jest dobry. I według mnie nie jestem przeciwko temu założeniu, ale uważam, że powinno być trochę bardziej rozszerzone, że dlaczego nie uważamy na przykład teorii Deus Arbitrex, czyli po łacinie Bóg bestia. Dlaczego mając przed sobą wiele złych rzeczy, wiele potwornych rzeczy, które wydarzają się na tym świecie, i nadal stawiamy tezę inteligentnego kreatora, dlaczego obstawiamy tak bezpośrednio przy idei dobrego i nie pozostawiamy furtki na ideę z właśnie bestii? To jest bardzo ciekawe, bardzo mnie zastanawia. Ja mogę zacząć, to jest oczywiście niesamowite pytanie. Uwielbiam rozważania wokół tego, jakie Dostojewski prowadzi, tak? Na przykład w Braciach Karamazow, to tak rzucę trop literacki. Ale faktycznie w filozofii od zarania było takie poczucie, wiecie, szukano najpierw pierwszej zasady, prawda, istnienia bytu, i potem to ewoluowało jeszcze nie w stronę takiego Boga chrześcijańskiego, ale chrześcijańscy filozofowie potem mówili o bardzo takich głębokich intuicjach tych pierwszych filozofów, tak, na przykład Tales z Miletu, potem Arystoteles, Platon oczywiście, jakby, że faktycznie Bóg jako stwórca, jako ten demiurg, no, skoro stworzył ten świat i po prostu powołał coś do istnienia, to samo to było już gestem pewnej dobroci. Tak? Bo znowu, jeżeli przejdziemy na stronę teologii chrześcijańskiej, no to problemem jest teodycea, jak obronić dobroć Boga w świetle cierpienia. Ale to zostawię, myślę, że też pan profesor może właśnie w tę stronę pójść. Oczywiście na takim logicznym gruncie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pomyśleć, że ten stwórca to jest złośliwy byt, to znaczy byt, który powołał do istnienia coś, żeby człowieka umęczyć. I w ogóle no akurat tak się składa, przypadkiem, tak mówimy też o przypadku, mój dobry kolega napisał doktorat o takich dowodach podobnych do dowodu Anselma, który dowodził istnienia Boga na podstawie samego pojęcia Boga, czyli samej definicji, że można by na tej samej zasadzie argumenty takie logiczne, modalne, bardzo techniczne pokazać jako argument za istnieniem złych bogów. Więc faktycznie na pewnym poziomie takim logicznym tej sprzeczności nie ma i można by dopuścić rozważania w tę stronę. Tradycja poszła w inną, ale co jakiś czas mamy oczywiście takich prowokatorów kultury w stylu właśnie myślę Nietzsche, Dostojewski, prawda, jakieś taka hermeneutyka podejrzeń, którzy nie idą w stronę teodycei, tylko w stronę oskarżeń Boga. Ja bym na razie może, żeby się zastanowić jeszcze nad drugą częścią, oddał głos panu profesorowi, ale naprawdę no, jesteśmy tutaj w sferze takich bardzo ciekawych rozważań, też pod prąd idących pewnym intuicjom, które no, kształtowały się po prostu setki lat. Tak. No, to jest fundamentalne pytanie i no, mamy to kilka minut na odpowiedź, bo to jest, nie jest akurat tematem dzisiejszego, no, ale jestem takim zawodowym odpowiadaczem na to pytanie, nie? Że albo mówię wprost na ten temat, albo zawsze mnie zapytają.
więcsze to po prostu proszę sobie znaleźć na YouTubie. Ja miałem dwa takie wykłady na ten lub pokrewny temat, tam różnie to było sformułowane i tam mam cały po prostu, przedstawiam tak zwane różne możliwe odpowiedzi na to pytanie, tak zwaną różne rodzaje teodycei, czyli właśnie takie rozważanie, które ma wykazać, że jest możliwe, że Bóg jest dobry pomimo zła obecnego w świecie, no, które stworzył lub dopuścił, prawda? Więc trudno w tej chwili to wszystko tutaj przedstawiać, ale na po prostu kilka skrótowo punktów zwrócę uwagi. Pierwsza rzecz to jest taka, żebyśmy, co ja już przestrzegłem na początku, żebyśmy nie dokonywali antropocentryzacji Boga, czyli myśleli na własny obraz i podobieństwo o Bogu. Bóg jest dobry przede wszystkim w tym podstawowym sensie, jeżeli z filozoficznego punktu widzenia go rozpatrujemy, że stwarza. To znaczy, w filozofii dochodzimy, że istnieje byt samowystarczalny i ten byt samowystarczalny nic nie potrzebuje do swojego istnienia i do swojego szczęścia. On po prostu kompletnie nic nie potrzebuje. I jeżeli on stwarza, to robi to po prostu, teologia to nazywa łaską. Nie musi, bo nic z tego nie ma, ani szczęścia mu nie przybywa, ani dobroci mu nie przybywa, nic mu nie przybywa, no bo jest pełnią życia, pełnią istnienia, samowystarczalną, nieskończoną. On tego nie potrzebuje. Więc jeżeli to robi tylko to po to, żeby pozwolić różnym bytom sobie istnieć, niezależnie od niego. To jest jego po prostu, na tym polega ta dobroć. Stwarzanie jest paradygmatycznym przykładem dobroci. I to jest to podstawowy sens, w jakim Bóg jest dobry dla nas, że pozwala nam istnieć. A jak dzisiaj mówiliśmy o tym przypadku, to jest takie znaczenie słowa przypadku, że mogliśmy nie istnieć. Mógł świat nie powstać. Mogły te łańcuchy przyczynowe, żaden z nich nie zaś. Poza Bogiem mogła być kompletna nicość. On jednak pozwolił na istnienie. I w tym sensie podstawowym jest dobry. Możemy teraz pytać, że miał przed sobą inne możliwe światy i wybrał ten, a nie inny do realizacji. Tylko problem polega na tym, że dla każdego możliwego świata możemy sobie pomyśleć lepszy. Nie ma granic w hierarchii możliwych światów. Po prostu nie ma. No, za każdym możemy pomyśleć lepszy. Możemy sobie pomyśleć, a byłoby bez takiego cierpienia, a tu bez takiego. Tu byłoby więcej jabłek, tu więcej gruszek i tak dalej. Ten spektrum możliwości jest nieskończone. I jakiekolwiek by ono było, którykolwiek świat by Bóg wybrał, zawsze on będzie w stosunku do Boga gorszy. Bo będzie przepaść między nieskończonym Bogiem a skończonym, ograniczonym światem. Zawsze w jakimś przypadku będzie gorszy od Boga i będzie gorszy od jakiegoś innego możliwego świata. Także proszę sobie wyobrazić, że znaleźlibyśmy się w innym świecie i założę się, że również w tym innym świecie byśmy zadawali podobne pytanie. Dlaczego inny nie został świat? Bo ja bym sobie lepszy wyobraził. To straszne jest tak. Nie ma tego typu cierpienia, ale ktoś by powiedział, nie ma chorób, ale po prostu są tylko cukierki. Ale dlaczego nie ma, akurat nie byłoby karmelkowych? A ja bym chciał, żeby były karmelkowe. I ktoś to przeżywa jako największe cierpienie. My nie mamy tu kryteriów rozpoznania obiektywnej miary dobra i zła. To zawsze subiektywne, zależy od naszego poczucia. To jest pierwsza uwaga. No i natomiast takie przedmiotowe wyjaśnienia idą w zasadniczo w dwóch kierunkach, najprościej mówiąc. Jedni mówią, że właśnie i to jest temat naszego dzisiejszego spotkania, że za zło w świecie są odpowiedzialne wolne istoty różne od Boga, przede wszystkim ludzie. Bóg mógł wybrać świat, w którym nie ma wolności, a wybrał dlatego, że uznał, i chyba my też tak myślimy, wolność jest lepsza od braku wolności. Że wolność jest taką wartością, no pomyślcie sobie, że nie jesteście wolni, czy chcielibyście żyć. Właśnie no to jest coś fundamentalnego, że my możemy inicjować łańcuchy przyczynowe i tak dalej. A kosztem wolności jest możliwość zła. Kosztem wolności jest możliwość zła. No i owszem, tam niektórzy filozofie mówią, Bóg mógł taki stworzyć, żebyśmy tylko dobro wybierali. Czyli mogę dać 10 cukierków, mogę dać 100 cukierków, mogę dać 1 000 000 cukierków.
Ale to też można kogoś unieszczęśliwić w ten sposób, dając mu tego, czego on nie pragnie, albo dając mu cukierki na złość. Także jakkolwiek by było, wolność zakłada możliwość popełniania zła. Jeżeli wolność jest taką wartością szczególną, no to Bóg wybrał właśnie tą wartość, żeby ona się realizowała, pomimo tych kosztów, ale wszystko ma swoje koszty. No i taki jest koszt wolności. Co ze złem naturalnym w postaci chorób, niezawinionych osób, które nikt nic złego nie zrobią, a ktoś dostaje ciężkiej choroby? No, to jest odpowiedź, która odwołuje się bądź do wolnych istot, takich jak szatan, bądź do idei grzechu pierworodnego. Ale to już jest odpowiedź teologiczna, że wiara religii chrześcijańskiej, poparta pewnym autorytetem pewnej wspólnoty, pewnej tradycji, mówi o tym, że zaszło coś takiego, grzech pierworodnych, i on miał znaczenie kosmiczne. Czyli on po prostu wprowadził nieład w cały świat, że ludzie, zrywając więź z Bogiem, popsuli kompletnie cały świat, i dlatego tak się dzieje. I ostatnia sprawa, na trzeci punkt zwrócę uwagę, tylko sygnalizuję, że pamiętajmy o tym, bo to bardzo często się to pomija, że mówiąc o Bogu, my mówimy o Bogu w kontekście naszej doczesności. Ale jeżeli istnieje Bóg i On jest najwyższym dobrem, to stwarzanie świata, stwarzanie ludzi, istot wolnych, ma największy sens wtedy, jeżeli celem naszego życia jest bycie w relacji z Bogiem, bycie blisko Boga. Jeżeli wobec tego to życie doczesne nie jest końcem naszego życia. Większość religii teistycznych, monoteistycznych, mówi o życiu przyszłym. To jest cel naszego życia. Jeżeli ktoś mówi, o ten świat jest taki, i to ma rację, że tu jest tyle zła, ale większość religii, większość monoteistów myśli o tym, że Bóg powołuje nas do życia przyszłego, do relacji z najwyższym dobrem. I to nie jest koniec, to nie jest rzecz ostateczna. Jeżeli spojrzymy na to w takiej szerszej perspektywie, no to wtedy zobaczymy, że to jest nieważne, że to zło może być oczyszczeniem, dla wielu ludzi oczyszczeniem, żeby zobaczyć, że jest jakieś większe dobro. Oczyszczeniem nie zawsze świadomym, ale że to jest różny sposób, którym Bóg nas nakierowuje na to, że to prawdziwe dobro jest poza tym światem. Ja tylko na końcu jeden tylko króciutki cytat, bo to wiem, że to jest temat bardzo mocny. Ostatnio podsunął mi ktoś cytat ze świętej Faustyny Kowalskiej. No, różne są opinie, że to taki jest taka pobożność, taka, niektórzy się z tego śmieją, różnie z tym bywa. Ale on podsunął cytat mi, który jest godny filozofa takiego jak Leibniz. Akurat o Leibnizu się nie mówiliśmy. To jest rozważanie naprawdę metafizyczne. Otóż Faustyna tam pisze, że Pan Jezus powiedział do niej tak, to nieważne, czy to się realnie wydarzyło, tylko chodzi o pewną myśl. I powiedział coś takiego, że jak chcesz, to ja stworzę dla ciebie inny świat. Nie ten, tylko o wiele lepszy. To chyba było w czasie wojny. Świat piękny, cudowny, i tam zamieszkasz, i ja to zrobię dla ciebie. Leibniz mówił, że mogły być inne możliwe światy i Bóg mógł je stworzyć. I wyobraźcie sobie, ta Faustyna, ta prosta kobieta odpowiada: Panie, ja nie chcę takiego świata lepszego. Po co mi taki świat? Ja chcę być z Tobą. Czyli ona po prostu zrozumiała istotną rzecz, że celem życia człowieka jest najwyższe dobro, pełne dobro, ostateczne dobro, a tym dobrem jest Bóg. W naszej wierze, no, ja też jestem chrześcijaninem, Jezus Chrystus jest Bogiem. On uosabia Boga, wciela Boga tu na ziemi, więc relacja z Nim jest największym szczęściem. Więc ona powiedziała, to wszystko jest nieważne. Ten świat jest dobry, bo daje możliwość naszego przekształcenia, przemienienia, żeby wejść w pełną relację z najwyższym dobrem i żeby cieszyć się tym najwyższym dobrem. Jeżeli tak na to spojrzymy, to te wszystkie zarzuty wobec Pana Boga są moim zdaniem wtedy nietrafione. Więc tak bym odpowiedział, ale mówię, to jest na inne spotkanie.
Tak, to ja jeszcze pozwolę sobie dwa zdania, ale oczywiście krócej. Zobaczcie, że pytania, jakie możemy postawić na gruncie filozofii, no zawsze otwierają ogromne konteksty i dlatego te zastrzeżenia z naszej strony, no bo czujemy, ja mam tak trochę, że na niektóre sprawy filozoficzne, to ja bym wolał czasami milczeć, wiecie, albo spotkać się z kimś przy kawie na dobre 3 godziny i wtedy zobaczymy, jak nas rozmowa poniesie. A tutaj tak się troszeczkę podzielę, nie wiem, czy to do wszystkich was trafi, no bo mamy tutaj, ale spróbuję, tak, bo mamy tutaj ten poziom taki bardzo oczywiście intelektualny, no i filozofia jest oczywiście dyscypliną intelektualną, że myślimy o pewnych takich zasadach, no Bóg stworzył świat, ten świat jest dobry, skoro powiedzmy dzieło jest dobre, no to może twórca też jest dobry. Tak trochę uproszczę, ale tak mniej więcej tutaj wygląda ten argument, że Bóg stworzył najlepszy możliwy świat i ten możliwy najlepszy świat, no to jest lepszy, gdy jest w nim wolność i jest zło, niż gdyby nie było wolności i nie było zła. I to jest naprawdę poziom takiego wysokiego C, na który warto się wspinać. Ja z kolei zawsze jestem zauroczony jeszcze czymś o wiele prostszym. Jestem na przykład zauroczony historiami ludzi, którzy mimo ogromnego cierpienia, pewnie znacie takie osoby, potrafią się nie skarżyć, znaczy nie budować od razu oskarżenia, czy to wobec Boga, tak, czy losu, czy świata, czy rodziców, a zarazem cieszą się z tego, że, no nie wiem, że żyją, cieszą się drobnymi rzeczami. I dlaczego to jest takie ważne? Bo to trochę inaczej wtedy buduje ten intelektualny poziom, prawda, który no, chcemy rzeczywiście jakoś przejść, tak, i zbudować takie kategorie, taką narrację, taki wywód logiczny, ale często doświadczenie osoby w cierpieniu, która no, się nie skarży, jest bardziej pouczające, ja bym powiedział. I to nie jest polemika oczywiście i myślę, że co więcej my się zgodzimy co do tego, że wtedy człowiek się czuje trochę, ja przynajmniej jako szczęściarz, mówiliśmy już trochę o tej roli przypadku, ale przede wszystkim warto sobie uświadomić coś, co nam robi natura nasza, znaczy my psychologicznie nie jesteśmy stworzeni do odczuwania szczęścia tak długofalowo w tym sensie i cieszenia się. Dlaczego? Bo następuje habituacja. To jest taki mocny termin w psychologii. Następuje po prostu przystosowanie do bodźca. To znaczy, żebyśmy osiągnęli pewien poziom satysfakcji, takiego pobudzenia organizmu, bodziec musi być coraz mocniejszy. Po prostu się przyzwyczajamy, tak? I to pewnie znacie jako mechanizm. Jeżeli pomyślimy o tym, że to może być jakaś część w naszych argumentacjach filozoficznych, znaczy my budujemy jakieś oskarżenie, tak, a nie pomyślimy o tym, że no właśnie może tutaj nas psychologia trochę zwodzi, może jak sięgniemy do innych osób, tak, takich jak właśnie powiedziałem, to inaczej nasz ten wywód by wyglądał, to sądzę, że to może być wartościowe podejście. Ja nie chcę tutaj absolutnie zamykać sprawy, tylko tak rzucić jeszcze coś, co mi jest bliskie, znaczy wydaje mi się, że oprócz takich mocnych kategorii filozofia też bardzo często i bardzo fajnie dopuszcza takie jednostkowe rzeczy, takie małe rzeczy, z których można zbudować sobie też bardzo dużo i między innymi właśnie odpowiedź na to pytanie, ale sądzę, że warto się też zmierzyć z tym zarzutem, tak, na przykład właśnie bracia Karamazow jako lektura, jako postać wielkiego inkwizytora, to jest coś, co naprawdę człowieka otrzeźwia właśnie, gdy jest nawet osobą, tak, gdy jest osobą wierzącą, gdy ma jakiś światopogląd i w filozofii bardzo często takich krytyków po prostu szukamy, to znaczy, żeby nas wybić z tego takiego błogiego poczucia, że my wiemy, że mamy swoje przekonanie i filozofia na pewno jest pełna tego, to tak dopowiadając. Jeśli tutaj, no to już właściwie należałoby zamilknąć tą sytuację właśnie, kiedy trzeba, ale to zwróćcie uwagę, Dostojewski pisząc braci Karamazow, on to wszystko przeszedł, on musiał te dialogi przejść w sobie, prawda? I to był człowiek głęboko wierzący. Prawda? Przy różnych, możemy jako Polacy mieć do niego różne zastrzeżenia i powinniśmy, ale to się pokazuje jako tak zwany egzystencjalizm chrześcijański. No, dzisiaj mało jest takich pisarzy, których można przeczytajcie i to skonfrontujecie się naprawdę z egzystencjalnymi problemami. To się nic pod dywan nie zamiata, ale pokazane jest, jak w tym wszystkim wchodzi wiara, prawda? To dlatego warto na to zwrócić uwagę. I druga sprawa to jest też, no to jest taki niby głupi dowcip, tu jest akurat kubek z herbatą i ten głupi dowcip zawsze mówi, że dla jednych już jest pół wypite,
a dla drugich jeszcze pół do wypicia, prawda? To ma różne wersje, nie tylko o herbacie, prawda? Więc są, jedni patrzą, że już tyle stracili, a inni patrzą, ile jeszcze przed nimi. I to coś w tym jest. Właśnie ten przykład ludzi, no miałem właśnie też takie sytuacje, kiedy ktoś przy wielkim cierpieniu miał się cieszyć z jakiejś najdrobniejszej rzeczy. Ostatnie dni mu zostały, a mężczyzna mówi, że on obejrzy mecz, nie? I to była dla niego radość. Czy osoba, która już przyszli znajomi, zagrali na gitarze. I to była wielka radość. Czyli to jest właśnie to, czy dostrzegli dobro, czy dostrzegli brak dobra. Znaczy możemy, a to nie tylko chodzi o sprawy Boga, ale chodzi o nasze życie, że są tacy ludzie, którzy całe życie patrzą, czego nie dostali. A są tacy ludzie, którzy patrzą właśnie na to, co dostali. To zwróćcie uwagę, bo to jest naprawdę życiowo ważne, żeby doceniać to, co dostaliśmy. Bo naprawdę każdy z nas, nie ma kogoś, kto nic nie dostał. Niektórzy filozofowie mówią, że zło żeruje na dobro. To znaczy, żeby było zło, musi być jakieś dobro. To znaczy, nie może być zła, jeżeli nie ma czegoś, co ma pewne już wartości. Po prostu nie ma takiej sytuacji, bo przy kompletnym złu byłoby kompletne unicestwienie. Zło jest destrukcyjne, zło jest niszczeniem. Zawsze coś mamy i warto na to zwrócić uwagę, niekoniecznie tylko w tym kontekście teologicznym, ale życiowym. No. Że warto się, i to też jest kwestia właśnie też przypadku, że warto zobaczyć, że los nam coś daje, nie tylko zabiera, ale także nam coś daje. Dziękuję. Czas nam pozwala już tylko na ostatnie pytanie. Jeżeli ktoś w międzyczasie się namyślił, czy chciałby skomentować. Dodajmy ostatnie pytanie tak oficjalnie, jakby co podejdźcie śmiało. Ja byłbym pewnie tym, który by podszedł po wszystkim. Tak, wiecie, więc nie krępujcie się w razie czego. Ja mam takie bardzo szybkie pytanie, ponieważ była teoria o tym, że jest przypadek, że jest fatum, ale mam pytanie, co pan doktor i pan profesor myślą na temat tego, że jest jakaś równowaga we wszechświecie, że w momencie, kiedy wydarzy nam się coś złego, to później musi nam się wydarzyć coś dobrego. Że w momencie, kiedy na przykład mamy wypadek samochodowy, to później często się dzieje coś dobrego. I czy to jest to, że ludzka psychika podsuwa tą teorię, że nagle zauważamy, że było źle, o to nagle jest dobrze? Czy rzeczywiście tak jest, że jest taka równowaga gdzieś w ludzkim życiu? Co panowie o tym myślą po prostu? Świetnie. To ja pozwolę sobie zacząć jako taki support, a pan profesor wiedzie z odpowiedzią, że tak powiem. To jest ciekawa rzecz, bo faktycznie możemy to psychologicznie znowu ująć. Są różne takie ciekawe eksperymenty z zakresu psychologii. Pewnie dawniej to filozof by to zrobił jako eksperyment myślowy, a teraz psychologowie też takie rzeczy badają. Zakotwiczmy dobrze te rozważania na takim haśle regresja do średniej. Jest takie pojęcie w psychologii regresji do średniej. Są takie badania na przykład w szkołach pilotów. Wiecie, że w szkołach pilotów jakieś manewry trzeba zrobić dobrze, gorzej można je zrobić, tak lepiej lub gorzej. No i instruktorzy pilotażu zauważyli czasami, że jak się, no jakby to powiedzieć, potraktuje kijem takiego pilota, tak jakoś zbeszta go, skrytykuje, to on w następnym locie, przy następnych manewrach zachowuje się lepiej, no i wtedy wyciąga się wniosek, że pochwały działają gorzej niż na przykład właśnie takie besztanie. No i psychologowie robili taką serię badań, okazuje się, że po prostu krytyka następuje po tym, jak ktoś słabo wypada, a pochwała po tym, jak dobrze. No a regresja do średniej to jest to, że po prostu nasze działania są oczywiście, oscylują wokół pewnego takiego przeciętnego poziomu, tak? Jeżeli tenisista miałby ileś razy uderzyć w jedno miejsce, no to nie trafi dokładnie w to samo miejsce na ścianie tak treningowo, tylko będzie pewien rozrzut, a uśredniając, no to gdzieś tam pewnie wychodzi to całkiem nieźle. No i teraz wracam do pytania oczywiście. Także my na pewno mamy taki jakiś dziwny mechanizm, że jak stała się nam krzywda, to jesteśmy wyczuleni, obserwujemy, tak, czy nie będzie jakiegoś takiego ze świata mechanizmu redystrybucji dobra, powiedzmy, jakiejś nagrody i na pewno różne takie wyczulenia mamy swoiste. Znaczy ja myślę też o drugim haśle, efekt potwierdzania. Nie wiem, czy macie takie wrażenie, że jesteście w stanie przewidzieć, gdy ktoś na was patrzy, tak? A
jesteście skierowani plecami. Dlatego to są też takie badania, że to oczywiście jest taka pewność wsteczna. No my lepiej zapamiętujemy te sytuacje, kiedy się odwróciliśmy i faktycznie ktoś na nas patrzył. Tylko teraz jestem cały czas w kręgu takim psychologicznym i sądzę, że takie uwarunkowanie może być. To znaczy, jeżeli czujemy się jakoś tam skopani przez życie, przepraszam za kolokwializm, no to potem jakieś takie drobne rzeczy cieszą bardziej, mamy poczucie, jakby nam się coś tam zwróciło, prawda, w tym ogólnym rachunku. No ale uwaga, bo przecież to można podnieść do rangi jakiejś zasady religijnej albo metafizycznej, tak, czyli filozoficznej. Na pewno znacie hasło karma wraca, tak, i to, że w takiej postaci możemy mieć wyobrażenie o świecie i oczekiwać, że tak działają takie głębokie mechanizmy rzeczywistości, można wręcz tak to potraktować. Mam nadzieję, że to jakiś kierunek odpowiedzi, dobrze, czyli ja bym to tłumaczył w dużej mierze jakąś naszą konstrukcją taką psychologiczną, ale to, że to można potraktować właśnie głębiej, to niewątpliwie, a ponieważ no, czas nas goni, uczynię mój wkład takim odpowiednim do tego etapu dyskusji, przekażę mikrofon dalej, ale może da się to pociągnąć dalej w dyskusji w kuluarach oczywiście. To ja krótko, bo może jeszcze ktoś by chciał tam jedno słowo, żeby nie gasić tej możliwości. No, było tak, że większość wypadała reszka w tych rzutach monetą. Podobno gdybyśmy tu tych rzutów o wiele więcej wykonali, gdybyśmy tu siedzieli znacznie dłużej, to powinno to się mniej więcej zrównoważyć, prawda, mniej więcej, a nie tak... No więc właśnie. No i a teraz pani, to właśnie tylko pytanie pani, czy tak jest w życiu? No, ja... Albo dla praw wielkich liczb, prawda? Za mało prób poczyniliśmy. Ale my nie wiemy w życiu, no, ile tych prób trzeba by poczynić, prawda? I po pierwsze, ile ktoś w ogóle ma szans na tych prób, bo to jedni żyją krócej, drudzy dłużej, więc to ja bym tu po prostu powiedział, że nie wiem. Po prostu nie wiem i jestem sceptyczny, żeby tak było. Raczej mam intuicję, że życie jest niesprawiedliwe pod różnymi względami. Natomiast raczej bym patrzył z innej strony. My mamy taką możliwość, żeby ze zła wyprowadzać dobra. Czy tak jak tutaj cytowałem profesora Groblera właśnie z tego felietonu, z numeru Filozofuj, że każdy zły przypadek można traktować jako wezwanie, a każdy dobry jako szansę. Natomiast rozkład jest bardzo różny. I jeżeli my będziemy nawet te złe przypadki umieli przemieniać w dobro, to przynajmniej stwarzamy więcej zabezpieczeń dobra w naszym otoczeniu, tak bym powiedział. Co możemy zrobić, to wpłynąć na przykład na naszą klasę, czy na naszą rodzinę. Jeżeli my, pomimo, była jakaś zła sytuacja, ktoś mnie wymyślał, ale jeżeli ja się potrafiłem do tego zdystansować, podejść do tej osoby, powiedzieć jakiś dowcip, powiedzieć ja cię też lubię na przykład, to już jest szansa, że to się nie powtórzy. Ja miałem w klasie taką koleżankę, która mnie bardzo nie lubiła. Nie będę opowiadał szczegółów, ale jak już ma być jakiś dowcip, to tak było. Nie lubiła mnie, ale była taka sytuacja na wycieczce. No, to była śmieszna sytuacja na Wawelu, bo każdy miał z nas jakiś zabytek opowiedzieć. Dla mnie się trafił Wawel i szliśmy na Wawel. Ja byłem jakby takim przewodnikiem po Wawelu dla naszej klasy i zacząłem opowiadać od historii smoka wawelskiego. Ponieważ były różne grupki te wycieczkowiczów, to nagle zobaczyli, że tu gość o smoku opowiada, jest wesoło, wszyscy się śmieją, to zaczęli odchodzić tych nudziarzy, tych zawodowych przewodników i do nas przechodzić. I nasza grupa stała się taka ogromna po prostu. I nagle ten przewodnik, taki zawodowiec, został sam. I jak zobaczył to, jeszcze usłyszał, że ja o tym smoku opowiadał, się tak zdenerwował, zaczął mnie wyzywać, że to przedszkole tutaj jest, a nie prawdziwa wycieczka, że to jest Wawel, że tak nie można i tego. I wtedy moja koleżanka stanęła w mojej obronie, ponieważ ona miała język wyćwiczony. Ona tak go wyzywała, że po prostu ja sobie siedziałem spokojnie, nic mi się nie stało i tak dalej. To właśnie taka sytuacja, no nie chcę się chwalić, ale
jeżeli my pracujemy, żeby zło jakby przerobić w dobro, no to to dobro jakoś wróci, bo w naszym otoczeniu tworzymy pewne zabezpieczenia dla tego dobra. Natomiast jeżeli liczymy na czystą grę losową, to ja bym nie liczył, że to się wszystko zrównoważy. To tak bym na to pytanie odpowiedział, z doświadczenia własnego. Bo może jeszcze ostatnie rzeczywiście jeszcze ktoś... No tak, no troszkę się już właśnie rozkręcamy. Damy oczywiście szansę, jeżeli ktoś w tym momencie poczuł, to nie będziemy gasić ducha filozofii. No to religia chrześcijańska zakłada, że Bóg dał nam wolną wolę. A mimo wszystko mówimy, że wszystko, co się dzieje, zostało przez niego w jakiś tam sposób zaplanowane. I czy to się wyklucza? Support wjeżdża, dobrze, i zaraz pan profesor, bo pan profesor jest po prostu specjalistą z tej dziedziny, więc ja też biorę to pod uwagę. Ja staram się dawać wam takie odpowiedzi bardziej intuicyjne i trochę właśnie uzupełniające, komplementarne względem tego, co pan profesor może powiedzieć. Ja bym dał jeden trop i oczywiście pan profesor może w inną stronę pójść. Jeden trop jest taki, zobaczcie, że my mamy inne spojrzenie niż właśnie taka istota tak absolutna, niż Bóg. Znaczy my jesteśmy jakby myśląc o czasie gdzieś w punkcie, na osi, no i te wchodzimy dopiero w kolejne chwile czasu, więc mamy taką perspektywę, gdzie dokonujemy serii wyborów. Natomiast Bóg, tak często mówią filozofowie, patrzy na rzeczywistość jak już na całą oś, na taki blok ontyczny, czasami się mówi technicznie, tak, czyli on nie patrzy czasowo. To jest trochę dziwne, oczywiście to nie jest nasza perspektywa przede wszystkim, no ale Bóg ma takie spojrzenie na całej rzeczywistości, mógłby się pewnie zoomować w ten punkt i jakoś, prawda, wcielić, dajmy na to, uczestniczyć. I czasami się mówi o takim punkcie patrzenia wieczności, tak, jako spojrzeniu Boga. To wydaje mi się takie od razu, co mi przychodzi do głowy, czyli że po prostu mamy inną perspektywę. Bóg ma wyróżnioną perspektywę, to jest oczywiście niedostępna nam perspektywa, ale to, że dla Niego te zdarzenia, które my przeżywamy w czasie, nie są w czasie, no jest jakąś odpowiedzią, prawda? I to byłoby wtedy do pogodzenia. Jeżeli pan profesor będzie miał okazję, to powie pewnie. No to świetnie zostało to powiedziane. To, co najważniejsze, zostało powiedziane. No to jest wielki problem. Też tam miałem w notatkach fatalizm teologiczny tak zwany. Są trzy rozwiązania tego problemu i to jest to, za którym się opowiadam. To znaczy, że Bóg ma kompletnie inną perspektywę czasową niż my i właściwie powiedzenie Bóg coś planuje, czy Bóg coś zaplanował, jest tylko sposobem ludzkim wypowiadania się, jest pewnym takim metaforycznym sposobem wypowiadania tego, że Bóg widzi wszystko naraz w jednej chwili. Tak naprawdę Bóg widzi teraz, my postrzegamy, że są następstwa zdarzeń i pewnych już nie ma, dla Boga to wszystko jest naraz. Po prostu. I jeżeli my mówimy, że Bóg coś przewidział, to jest tylko metaforyczny sposób powiedzenia tego, że Bóg naraz wie wszystko. Tak samo jest z prorokami, tylko że prorok, jeżeli on mówi w imieniu Boga, to on przekłada tą wiedzę Boga na ludzki język i na nasz język czasowy, którego u Boga nie ma. I to jest najlepsze moim zdaniem rozwiązanie problemu, ale są inne. Są filozofowie i teologowie, którzy uważają, że Bóg nie ma pełnej wiedzy tylko o wolnych naszych decyzjach, co my zrobimy, ale zawsze ma wariant B. Znaczy Bóg ma zawsze wariant B. Człowiek zgrzeszy, no to mu dajemy tutaj podpowiedź. Tutaj zgrzeszył w raju, no to mu przysyłamy proroków. Nie udało się, przysyłamy Zbawiciela i tak dalej. W teologii, ale też w naszym życiu, że zawsze ma wariant B, to znaczy nie przewiduje, jeżeli przewiduje, to na zasadzie takiej, że dobrze zna, jacy jesteśmy, ale nie przewiduje, że on już dokładnie wie, co zrobimy. Więc to jest tak druga odpowiedź tak zwanych teistów otwartych, to tak się nazywają, że przyszłość jest otwarta i Bóg tylko jakby wspomaga nas ciągle w tych decyzjach, jakby dialoguje z nami, więc możecie potraktować własne życie w ten sposób. Zrobiliście źle, ale zawsze będzie koło ratunkowe, choć tylko trzeba jego poszukać. Ale ta pierwsza dla mnie jest najlepsza. No jest jeszcze taka odpowiedź bardzo
wyszukana, która mówi, że Bóg może zmienić przeszłość. To jest coś niesamowitego i byli tacy filozofowie, niedużo ich było, ale jest coś takiego, że oni to wyprowadzali z wszechmocy Boga i to potem przekładali na ten problem. Więc tylko mówię, że są trzy rozwiązania, my się to opowiadamy za pierwszym, natomiast problem jest arcytrudny. Jak dochodzimy do Boga, to już po prostu, no to tak jak dochodzimy do nieskończoności, rozumiecie, że też się okazują dziwne rzeczy, jak się zajmujemy nieskończonością matematyczną, prawda. Także jakby to jest taka analogia pokazać, że o Bogu trzeba pamiętać, że jak mówimy, że to jest kompletnie różny byt. I żeby nie wsadzać go w nasze ludzkie perspektywy. Owszem, chrześcijanie wierzą, że we wcieleniu Bóg nam się objawił po ludzku, ale właśnie dlatego, że nie jesteśmy go w stanie pojąć. No to dlatego wcielił się w człowieka, żeby być bliżej nas, bo sam w sobie jest niepojęty. I tylko by o to chodziło. Było na pewno jeszcze jedno pytanie. Tak, pan czekał. Szansę. To ja mam takie pytanie, czy tutaj już wcześniej przytoczony wielki inkwizytor miał rację i czy cena wolności nie jest zbyt duża? Świetne pytanie. To zależy, tak? I teraz oddaję panu profesor. Nie, żartuję. To oczywiście trudno rozstrzygnąć, prawda? To znaczy możemy się opowiadać na tak, na nie. A pan ma jakieś na przykład tutaj takie skłonności w jedną albo w drugą stronę? Ale usłyszymy. Tak, usłyszymy. Odnośnie tego, czy cena wolności jest zbyt duża. No, wolność zakłada to, że człowiek może wybrać zło, a w wierze katolickiej, chrześcijańskiej karą za zło, za grzech jest śmierć w rozumieniu piekła, czyli braku Boga, braku szczęścia. Co za tym idzie, Bóg dopuszcza... No, daje człowiekowi ten wybór, no co się, oczywiście różne są, jest hipoteza pustego piekła i tak dalej, ale zakładając, że człowiek faktycznie w spotkaniu z Bogiem i całą jego wspaniałością może wybrać to zło, to wieczne cierpienie, czy to takie wieczne cierpienie jest warte? Tak. Warte. Że świetnie, że pan to omówił, naprawdę, tak dziękujemy. No ja mam tutaj znowu to poczucie, że dochodzimy do tej takiej tajemnicy cierpienia. Tak, ja lubię to określenie i trudno mi o tym ze sceny na przykład mówić. Tak? Bardzo łatwiej byłoby mi przy tej kawie, żebyśmy się podzielili różnymi. Ale no, tak tu mówiąc ze sceny, to pewnie ja mam taki problem też jako osoba gdzieś tam logicznie zorientowana w filozofii. Jak mamy to ważyć, prawda? Jak ustawić wagę, żeby zmierzyć koszt tego, zysk tego. Trochę włącza mi się takie utylitarystyczne podejście, tak? Czyli że tutaj oczekiwalibyśmy jakiejś wartości, tutaj jakiejś wartości i chciałoby się to zważyć. To byłoby trochę brutalne, takie matematyczne, ale może jakieś intuicje by wzbudziło. Ponieważ nie mam takiego mechanizmu, no to muszę to pewnie jako pewien taki gest, wiecie, przekonania, no trochę wiary pewnie, tak, wypowiedzieć i filozofia musi od czegoś zacząć. Sądzę, że to jest może kwestia pewnego już takiego fundamentalnego założenia, że wolność i możliwość wyboru jest po prostu czymś lepszym samo w sobie. To wydaje mi się taką rozsądną ścieżką, tak, myśląc o tym, że to są już te momenty, kiedy no, przyjmujemy coś bez dowodu, dajmy na to. Tak? I ja chyba w tym momencie miałbym skłonność w tę stronę. Natomiast znowu to jest tak, że pan profesor jest tutaj bardziej specjalistą i pewnie będzie miał możliwie
ogląd taki szerszy, jakie były nawet propozycje filozoficzne, ale być może też się zgodzimy, że właśnie o tych sprawach już czasami trudno mówić. Na ratunek w takich momentach przychodzi często Wittgenstein. Może kojarzycie traktat logiczno-filozoficzny, tam jest taka struktura, że jest 7 tez, one są potem pogłębiane i 7 mówi, o czym nie można mówić, o tym należy milczeć. Tak? I to jest bardzo wygodne w takich sytuacjach, że filozofowie to też zdają sobie sprawę, że jest jakaś taka transcendencja, do której sięgnąć nie można. To trochę taka no, próba odpowiedzi i nieodpowiedzi, tak? To bez, żeby nie było złudzeń, ale przynajmniej staram się to też uczciwie sformułować. Może gdzieś pewnie w takiej rozmowie jeden na jeden byłoby mi łatwiej. Mhm. Ja też dziękuję za to pytanie, w ogóle za znakomite pytania, że zadajecie pytania fundamentalne, nie takie jakieś tam pytanka, tylko pytania takie mocne. Ja bym tu poszedł podobnie jak mój przedmówca. Moja intuicja jest taka, że oczywiście inna sprawa analiza tekstu Dostojewskiego, bo to on to pisał, tam są różne warstwy tego tekstu, on też to pisał, no, nie oszukujmy się, przeciw katolikom, bo on przeciw jezuitom, bo on to widział właśnie, że to jest właśnie jezuici, kościół katolicki, to właśnie to on coś takiego stosuje, a prawosławie nie, więc przynajmniej ta część, z którą się jakoś identyfikował. I druga idea była taka, że idee socjalistyczne, które już się wtedy pojawiały, są kopią tego samego. Są kopią tego samego, prawda? Że to jest to samo właściwie. Komunizm jest nowym rodzajem inkwizycji, właśnie zmuszanie ludzi do dobra. Uznaj, że dobra, na przykład, że ludzie muszą się dzielić tym, co mają, że nie mogą być bogaci, że nie mogą decydować o swoim życiu. Jakby była taka idea, że to jest jakby protest przeciwko wszelkim totalitaryzmom w imię dobra. I tam kontekst wyraźnie pokazuje, że tu nie tylko chodzi właśnie o w tym rozumieniu głównych wrogów no, światopoglądowych Dostojewskiego, czy z jednej strony właśnie katolicyzm, ale jeszcze bardziej socjalizm, który się wtedy rodzi. Te idee są rewolucjoniści, oni chcą właśnie zrobić rewolucję i wprowadzić dyktaturę, żeby ludzi zmusić do dobra. Uważam, że to jest idea zła. Po prostu jest z punktu widzenia teologicznego, Bóg nas będzie sądził z naszych wolnych wyborów, a nie z tego, jeżeli komuś przypadło żyć dobrze, bo został do tego zmuszony, żył w takich warunkach, w których musiał być dobry, to Bóg będzie go oceniał z tych szczątek aktów wolnych decyzji, które dokonał, a nie z tego, do czego nas zmuszony. Jeżeli jest jakieś usprawiedliwienie dla wielkiego inkwizytora, to tylko takie, że on chce stworzyć takie warunki ludziom, żeby im łatwiej było wybierać dobro. Ale nie da się nad wszystkim panować, po prostu nie da się nad wszystkim panować. Idea stwarzania dobrych warunków okej, ale nie za cenę przekreślenia ludzkiej wolności. No i tak bym na to pytanie odpowiedział. Natomiast wchodzenie w szczegóły już jest bardzo skomplikowane, bo ktoś powie, no prawo musi zabezpieczać pewne kwestie, na przykład życie ludzkie. Fundamentalna sprawa. A ktoś mówi, miałem taką rozmowę przy okazji no, sporów, które też w naszej ojczyźnie są bardzo poważne. Na temat aborcji. I ta osoba powiedziała, że ona jest przeciwko, ale ona jest przeciwko również przymusowi. No a ja mówię, no dobrze, ale jesteś przeciwko zabijaniu ludzi dorosłych i to też jest przymus, jeżeli by ktoś komuś się zechciało zabić. No tu jest bardzo fundamentalny problem, czy prawo, które chroni kogoś, jest też zmuszaniem kogoś do pewnych działań, czy nie. Więc tutaj jest otwarta pewna granica, że jednak musimy w wolności pewne tamy postawić, bo jeżeli byśmy pewnych tam nie postawili wolności, czyli zastosować pewien przymus, państwo działa stosując pewien przymus. No. Za pewne czyny grozi taka, a nie inna kara.
spór jest taki, czy za które ma grozić, a za które nie. Prawda? Więc zasadniczo musimy jakiś znaleźć środek między jednym a drugim, prawda? Żeby z jednej strony prawo broniło ludzi, ich życia i wolności, ale z drugiej strony nie robiło to kosztem zmuszania ludzi do czegoś. Inny przykład to są podatki na przykład. No, zwróćcie uwagę, płacenie podatków, że biedny realnie płaci, bogaty realnie, nie procentowo, chociaż procentowo też są w niektórych krajach różne stawki podatkowe, ale jeżeli on realnie płaci efektywnie więcej, to on oddaje ze swoich pieniędzy po prostu na innych. I ktoś powie, że to jest bardzo dobre, ale żeby to on wolno zrobił, że on aktem wolnej decyzji daje na potrzebujących, na biednych. A tutaj się go zmusza do tego i znowu jest problem. Więc większy problem leży w pokazaniu szczegółowych granic między wolnością a przymusem. Dobrze. Dziękuję. Dziękuję. Przepraszam, się rozgadałem. Ja już oddaję, ale ja wiem, co teraz się wydarzy, więc chciałem wam podziękować. Znaczy, póki już się dorwałem, to dziękujemy za to spotkanie. Dla nas to spotkanie jest pewnie równie nieoczywiste jak dla was. Znaczy, będzie może początek jakiejś nowej serii, ale właśnie za spotkanie ja chciałem wam podziękować, za dialog i wiecie, za ten właśnie przypadkowy czas, przypadkowe miejsce, przypadkowe pytania, a jednak tak ważne i pewnie wszyscy my ponosimy je trochę. No i zapraszamy, że jakbyście mieli potrzebę, to podejdźcie do nas, jeżeli macie też czas, bo może się spieszycie na lekcje albo inne wydarzenia, ale w swoim imieniu i być może już pana profesora bardzo wam dziękujemy. Ja też dziękuję. Ja również dziękuję naszym prelegentom, dziękuję za waszą obecność, za wasz aktywny udział. Słuchajcie, filozofia to jest przygoda na całe życie. Pewne kwestie zostały dzisiaj tutaj tylko dotknięte. Mam nadzieję, że wyjdziecie stąd ze swoimi myślami. Być może ktoś zmodyfikował swoje poglądy, być może pogłębił te, które już posiadał. Bardzo wam dziękuję i tak jak powiedziałam, takim początkiem do filozofowania może być właśnie magazyn Filozofuj, który tutaj sobie można wziąć, poczytać. Mamy tam filozofię w filmie, różne tematy właśnie naukowe, popularno-naukowe. Także filozofia to nie jest tylko domena uniwersytetów, to jest też domena naszego życia. Dzięki serdeczne.